Siemano, z tej strony Paweł, witam was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to kolejny live z gry Farming Simulator 22, mapa Adelsfoven. Siema Philipson, siema Marian, siema Sztoska Banos, siema Zuzia, siema Kamil Sztuka. Dobra, dzisiaj zaczynamy akcją kukurydza na ziarno na kontrakcie. Mam wrażenie, czy muzyka jest za głośno. Może ja mam chwilowo takie wrażenie, jeszcze sobie sprawdzę to, ale... Nie, są takie ustawienia jak wczoraj, nie wiem czemu mam dzisiaj wrażenie, że muzyka głośniej gra. Może tylko mi się wydaje. Więc co, zaczynamy sobie od... przejrzenia tego pola. Tak, tu jest pole 6 do skoszenia, widzimy, że powierzchnia pola to 14. Prawie 4 hektara. Prawdopodobnie zbierzemy około 350 tysięcy litrów tych ziaren kukurydzy, więc trochę zestawów sobie tu przywieziemy na pole, żeby dobrze muzyka. No spoko, to ja czasami mam takie wrażenie, ale jak mówicie, że dobrze, to dobrze. Więc przywieźmy sobie trochę zestawów na pole. Pewnie i tak nie starczy tego. Jak tam kotki żyją? Bardzo dobrze. Więc jedziemy. Podstawimy kilka naszych zestawów, żeby było łatwiej to zbierać. A następnie przesiądziemy się do kombajnu. Kombajn jest wypożyczony. Nie mamy jeszcze sprzętów na pracę na tak dużym polu jak 15 hektarów. Może we trzech, jakbyśmy założyli, ale na razie jestem sam, to jakieś szanse by były. Ale i też byłoby sporo pracy na tym... mapa Adelsfoven. Przy czym sezonie już planujemy iść tu, bo po prawej widać piękne sady, pięknie zrobione sady. Już mamy kombajn, brakuje nam jeszcze trochę sprzętu do obroby tych oliwek, ale myślę, że sobie powoli będziemy z tym działać. Pierwszy zestaw stoi, jedziemy sobie z drugim, bo mogłem pokrywę otworzyć, ale zaraz to się nadrobi, więc lecimy sobie z tematem dalej. Więc wracając do tych sadów, kombajn do oliwek już mamy. Musimy kupić pełnik sadowniczy jeszcze oraz tam jest chyba kłębosz, tak, z tego co pamiętam, potrzebny, oraz mulcher, żeby przystąpić do właściwych prac. Myślę, że ma szansę się to pojawić na następnym live. Zobaczymy, ile sadów się uda zakupić, czy to będzie sens robić z tego live'a, czy może będą się działy trochę inne rzeczy. Ten sprzęt postawimy sobie troszkę dalej, żeby... Siemano Neko! Troszkę dalej, żeby nam tu to było w razie czego łatwiej się wysypywać. No, kawał pola do obróbki. Nie można powiedzieć, że nie. Dobra, zostawmy sobie tu. I podjeżdżamy sobie ostatnim zestawem i będziemy mogli się zaraz brać za przedostatnim. Jeszcze mam przyjść wypożyczony zestaw. Mam nadzieję, że... Czy tak nie zmieścimy raczej tego całego pola w te przyczepy, no ale... To będziemy się martwić w trakcie koszenia, jak to odwieźć. Tu widać zestaw, w którym będziemy kosić. Zresztą zestaw był widoczny na... Nie, Turcy, tak, chwilę ci się nie... No, taką dobrą chwilę ci nie było. Neko.
Ale tak, nowa mapa, tak jak piszesz. No już. Tamtą mapę mieliśmy w zasadzie całą wykupioną. Prawie same największe sprzęty już po prostu nam się nie chciało dłużej na niej działać. Tu ostatni zestaw. No i przepiękny kombajn, do którego zaraz się przesiądziemy i którym będziemy kosić się tu tak szybko. Na tej mapie takie duże kombajny się nie pojawią. Jeżeli w ogóle się pojawią na tej mapie. Bo mam wątpliwości, czy na tej mapie aż tak duże kombajny będą potrzebne, no bo takie duże realnie pola są tylko 3. A, mieliśmy jeszcze tu sobie wziąć i pootwierać pokrywy, żeby było wygodniej, więc wszystko jest i lecimy z tym kontraktem. Dobra, na razie tak tym wózkiem, nie wiem, może od tamtej strony, tam będzie chyba trochę więcej miejsca, żeby wjechać i się przeciąć. Spróbujemy, jak to wyjdzie. Najpierw chyba trzeba było wyrobić poprzeczniak, a później tak naprawdę wjechać normalnie w to pole, żeby to miało więcej sensu. Ten płot się może niedługo kończy i będzie w miarę miejsce na rozłożenie się. No tak. Gdyby tego drzewa nie było, to pewnie byłoby całkiem spoko, ale tak to sobie zrobimy to po prostu w ten sposób. Będziemy sobie lecieć. Kombajn rozłożony, teraz podepniemy sobie headerek. Musimy header rozłożyć, chociaż tu za dużo rozkładania w tym headerze nie ma, no ale coś tam się jednak dzieje. Musimy sobie polecieć. O! No i lecimy z tematem. Trochę się trzeba wciąć. Szerokość powinna być już wykryta. No i lecimy z tym koszeniem. Tu coś zostało pominięte. Pozwoli nam to drzewo. Nie pozwoli. Dobra. Chociaż trochę pozwoliło. Więc lecimy sobie, no będzie tu naprawdę sporo koszenia, żeby ten temat ogarnąć. Porowa całodobową. Skoro tak mówisz, to pewnie wiesz, co mówisz. No dobra, no co? Teraz sobie tu podkosimy poprzeczniak. Myślę, że może raz wystarczy. W sumie tu jest ta droga całkiem spora. Zobaczymy, objedziemy najpierw pole dookoła. Zobaczymy, jak tu później manewrowanie będzie szło. Najwyżej pole się objedzie na dwa razy. I wtedy zajmiemy się koszeniem po prostu. Normalnie później się przez środek może gdzieś przetniemy. Zobaczymy, jak to jeszcze to koszenie nam wyjdzie. Jak na razie nie widać, żeby tej kukurydzy jakoś strasznie dużo było, ale tak naprawdę dopiero pierwszy przejazd robimy, więc będzie jeszcze tego koszenia, a koszenia. Dobra, no zbliżamy się do końca.
Oj, to całkiem sporo jest, jak my mamy 35% na jednym poprzeczniaku, to tu będzie co robić. Zmiana kierunków, ustawmy sobie to w ten sposób, opuśćmy i pojedźmy, zobaczmy w ogóle jak ten leksjonik wygląda ze środka. Chyba no tak, wariacja się dzieje, aktualizacja, jak to dzisiaj było farminga, więc mogą się cuda dziać. Ciekawe co jest zepsute po tej aktualizacji, co nie działa jak trzeba. Wiecie, czy może wyszły już jakieś konkretne błędy, czy jeszcze nie wiadomo. Teraz Marek mi założyłem wcześniej wiadomości twojej jako mapa Adelshoven. I mamy wbiornik już w 50% zapełniony. Mam nadzieję, że uda się dojechać bezproblemowo do przyczepy, która stoi sobie tam na końcu. Jak nie, to będziemy podciągać ciągnik pod kombajn. Siema, Katarzyna Jaskuła. Siema, Hubert. Tam u was słychać. A u nas, w zasadzie u mnie, w porządku. Kolegów dzisiaj jak na razie nie ma. Może ktoś zajdzie, zobaczymy. I okaże jeszcze. Nawet dobrze, to dobrze. Elo, Szymon. Dopiero teraz dostałem zdjęcia na Discorda, a tak się zgrałem na wysłanie od 9 sierpnia. No to jak od 9 sierpnia wysyłałeś, to rzeczywiście sporo czasu ci to zajęło. Elo, Szymon, już mówię po raz drugi. Jeżeli nie dosłyszałeś, to nie to chciałem. Kliknąć. Pojedziemy sobie. Będę ci pewnie, że tylko się nas na live. Nie, czemu ma być mi smutno. I właśnie jest aktualnie 11. No, tak to jest, jak ma się niewielki kanał, że tych osób nie ma aż tak dużo, więc. A przyniosłeś tą szklarnię z Mariama. Nie, oczywiście. Jest szklarnia. Szklarnia jest jak najbardziej przeniesiona. Ten headerek mój jest malutki, dopiero teraz widać. Dobra, jakoś tak by trzeba było się chociaż trochę wysypać, żeby hej, z kim grasz? Dzisiaj gram na razie sam, jeszcze nikogo ze mną dzisiaj nie ma. No spoko, Jakub, że graje dzisiaj mecz w piłce nożnej. Ja widzom przypominam, że można zostawiać łapki w górę i zachęcam do tego. No i dobra, bo to ciekawe, czy dwie przyczepy będą zapełnione po jedną. No nie, super, to tam to spokojnie. To nie jest wielki problem. Jeszcze 2 miesiące temu, jak miałem 2 czy 3 widzów, to było naraz, to było dużo. Teraz jest was 12, więc jest przyjemnie, że można z kimś porozmawiać. No fajnie za zostawienie suba i lajka. Dobrze, że przypomniałeś. Ja nie lubię o tym mówić co chwilę, ale jak widzę, że jest więcej osób, to staram się raz na jakiś czas o tym przypomnieć jednak, bo wiem, że właśnie się czasami zapomina, ale tak jakoś nie umiem tak
Próbowałem to robić i przypominać kiedyś co chwilę o tych łapkach, ale jakoś nie chce mi się. Wolę się skupić bardziej na grze, na rozmowach z widzami, niż na mówieniu ciągle o tych łapkach. Pamiętam, jak miałeś 200? No właśnie o to chodzi. Więc jest jakaś zmiana, coś się zmienia i o to chodzi. No i trochę właśnie widziałem, trochę te shorty ostatnio olałem i widzę, że właśnie trochę dynamika na kanale spadła, więc no jutro będzie short i pojutrze będzie short. Niestety nie mam tyle czasu, żeby przeglądać te materiały pod kątem shortów, co tu robić, ale zawsze coś się znajdzie. Mam nadzieję, że chociaż kilka, mam nadzieję, że uda mi się chociaż kilka shortów wypuścić w tygodniu i to będzie niezłe wsparcie dla kanału. Przy 200 to już było dużo. No, wiesz, przy 200 to nie było dużo widzów, ale chciał jechać, paskudnie. Dobra, zrobimy taki przejazd brzydki, ale nie chcę przestawiać GPS-a przy każdym przejeździe. I jak my zaczynaliśmy, to 200 subów nie było, skończyłem przed przerwą na 100 kilkudziesięciu. Dzisiaj wygraliście wręcz w piłce nożnej, no spoko, Jakub. No było ciężko. No jest teraz na przykład taki moment, jak teraz mi się bardzo podoba, bo mogę z wami rozmawiać, więc się dużo, dużo fajniej gra. Ja się już, chociaż nie ma sensu, nie sensu. Chociaż potem mam jeszcze tam przyczepę, bez problemu dojadę do końca. Jesteś kapitanem, no to gratuluję tak wysokiej pozycji w drużynie. No i dopiero zbiornik w 50% zapełniony, więc to sobie na spokojnie można ogarnąć tak do końca przejazdu. Na pewno nam to się ładnie zmieści w zbiorniku i będziemy musieli teraz jakoś inaczej przejechać, ale to jeszcze przemyślę, zobaczymy jak na końcu pola będzie, może się wysypiemy. Masz gości w domu, no spoko. Może jeszcze poprzecznik zrobimy i wysypiemy się do tamtego zestawu, co stoi sobie z boku. No Hubert, to fajnie, że chociaż możesz pływać. Ja chyba poprzecznik damy radę wyrobić, wtedy byśmy się wysypali na tamten zestaw, co tam stoi. I przy kolejnym przejeździe tu. I tak tego całego pola nie zmieszczę i tak, no ale będzie mniej kombinowania, tym lepiej. Mojego brata 5-latka i siostra 8-latka, no spoko. Na tym poprzeczniaku było 30%, 30 parę, chyba będzie ciężko to zmieścić. W wypadku leżysz od soboty. O, a co się stało, Neko, że leżysz? Dobra. Wysypmy się tu trochę, żeby zrobić sobie przesunięcie. I kurczę, będzie ciężko, dużo będzie odłożenia. Fajna muza, no to spoko, że się podoba.
Aha, okej. Rozumiem. Taki wypadek. No dobra, i jedziemy sobie dalej tym koszeniem. Ile my kontaktów zrealizowaliśmy? Z ciekawości. Zbiór plonów. Dałem 6%. Nie jest źle. Ile mam lat? O, trudne pytanie. Nie umiem tylu liczyć. No i elegancko. Tutaj sobie możemy na chwilę sobie przełączyć. 18 co roku, tak, od na 100 lat, nie? 54. Nie, no bez przesady, nie 54. Tak ile ze mną nie jest. 2137, no, o, dokładnie. Kremówka w ciebie wjechała, to musiała być pyszna kremóweczka. Ile mam lat? No, Marian odpowiedział, 2137. Czasem mówię, ile mam lat, czasem nie. Na live oglądać uważnie, to wtedy się wie. A my się tu teraz wysypiemy, bo na pewno nam, jak podjedziemy pod ten zestaw, to na pewno nam nie starczy. Dzisiaj na meczu byłeś zawodnikiem rezerwowym. No spoko, Jakub. Sobie podkosimy tu jeszcze. Wysypiemy się, to bywa, niewiele tego jest, ale... Myślę, że wtedy ładnie będzie nam się tu pracowało. Dobra. Myślę, że tak będzie ok. Może jest rezerwowym kapitanem. Graż Minecrafta, nie grał Minecraft. Nie będę kłamał, nie gram w Minecrafta. Ale gram w inne gry, nawet jakieś odcinki zdarzają się na kanale z innych gier. Farmix raczej u mnie serią live'ową. Natomiast jakieś różne gry można zobaczyć na kanale. No i dobra. Pozbyliśmy się tego. Możemy sobie wracać do koszenia. Lecimy dalej z tym tematem. Oj, będzie koszenia, a koszenie dopiero 8% tak naprawdę zrobione. Możemy się znowu przesiąść na widok do środka. Da się sprawdzić, ile mam zasubskrybowanych kanałów. A nie mam pojęcia. Czy da się to sprawdzić? Ciężko mi teraz odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli ktoś z was widzów wie, to może Hubertowi odpowiedzieć, czy da się sprawdzić listę subskrybowanych kanałów. Tam jest liczba wtedy kanałów Neko.
No ale wszystkie, jakie subskrybujesz, ale liczbę podaje też, czy nie? To, że tam jak wejdziesz, to że zobaczyć wszystkie subskrybowane, to można, tylko nie jestem pewien, czy jest tam możliwość zobaczenia sumarycznej liczby. Więc nie będę sprawdzał, bo zajęty jestem kuszeniem. 1, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. Leci z matką, no. Mi się wydaje, że gdzieś widziałem informację, ale... Dobra, to jest tam jakiś szczegół. O, i tu już się ładnie wycięliśmy. Zmienimy widok na zewnętrzny, żeby tu sobie jakoś z tym poradzić. Będzie trzeba jakoś tak, trochę mniej biorę, bo to będzie trzeba ładnie do prostej wyrównać, żeby tu się lepiej cięło. Paski po 5 osób. Okej. Powiedziałem już Katarzyna, że nie gram w Minecrafta i gram za to w inne gry, które możesz zobaczyć na moim kanale. Ale brzydko zrobił to. Teraz będzie ładnie. Ciężko może być liczeniem. No to nie dobrze. To nie dobrze, bo to aż tak skomplikowane chyba nie jest. No spoko, spoko. Cieszymy się Zuziu z twojego powrotu. A jak tam dzisiaj żyje bez kotów, skoro już są u mnie? No teraz sobie tak... O! 10%! 10% w pół godziny w zasadzie. No to może do końca live'a to skończymy. Jest taka szansa, niewielka bo niewielka, ale jest. Dobra, jak w sumie to elegancko. Armin do porządku mi odzianek. Dziękuję za pytanie. A tobie jak minął? No, dzięki Neko za odwiedziny. No, dzięki też za życzenia miłego koszenia i za życzenia rekordów na live. No, zobaczymy jak z tymi rekordami będzie. Ale fajnie, że ktoś przychodzi, że ktoś się pojawia. Jest z nim porozmawiać na tych live'ach. Dobra, tu się ładnie podcięliśmy. Teraz się tu wysypiemy, bo możemy już nie dojechać do końca. Ader by się większy przydał, to byłoby wykoszenie trochę łatwiejsze. No, ale taki dostaliśmy, to taki musimy kosić. Dopiero tak naprawdę drugi objazd pa robimy. Zaraz nam się przyczepy skończą.
weekendu jeszcze. Bo zdamy radę raz sobie jechać, mam nadzieję. Na tych przyczepach. I jedziemy dalej z tym koszaniem. Mam już TikToka? Nie mam TikToka. Torty na kanale YouTube'owym mam, ale TikToka nie mam. Nie mam też Instagrama. Ale mam Facebooka. O. Przecież Facebook to już chyba jest passé. Już modela Facebooka minęła jakiś czas temu. Spoko, Hubert. Cieszę się, że wróciłeś. U mnie się wiele nie zmieniło, cały czas koszę. Tak jak kosiłem, tak koszę. Jeszcze trochę będzie, zanim zacznę pierwsze odwozy. W ogóle kukurydza kiedy jest najwięcej warta? Zobaczmy go. Kukurydza. Jak dużo się nazbiera, tylko masz zasobowane 72 kanały. No to już całkiem nie zwalić, bo tych kanałów. My powolutku lecimy. Nie ma aktualizacji, widzę. Nie poprawili wielkości tych ziaren, to są wielkości chyba kciuka te ziarna, a... No spoko, Katarzyna, dzięki za odwiedziny, miłego grania i dzięki za życzenia. Tu się chyba jeszcze nie musimy wysypać, dopiero się wysypiemy. No, następnym zestawie. No dobra. Elegancko. Dojechaliśmy do końca. Ja sobie pozwolę wygodnie zawrócić na tym widoku. Lecimy sobie dalej. Dobra, jeszcze chwila. Coś musiałem sprawdzić. Ale jestem już z powrotem. I witam 9 osób, co tam u was słychać? Pojawił się ktoś nowy? Chciałabyś zasilać barkę, ale no niestety. Możesz nagrać i wysłać nagranie. Ja stworzymy o 21.37, jak zdążę to ogarnąć do tej pory. Jak nie dzisiaj, to na przykład jutro. No, elegancko, to już naprawdę sobie tu podkosimy. Będzie prawie pełen zbiornik. Wysypiemy się. Oj, nie chciałem tego tak robić. Tylko w ten sposób i jedziemy sobie dalej z tą pracą. Jeszcze kawałek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy nie, całego zbiornika nie będziemy czekać. Nie będzie miało to najmniejszego. Jednak twoi koledzy śpią. No spoko. Nie ma cię na Discordzie. Okej.
można wyjeździć tylko no tak. Inne ustalić zasady nawet, no dobra. Pogadamy. Aha, my nie pogadamy, ale nie. Nie ma Discorda. Tylko polecam do oglądania. Zależy o co ci chodzi. Raczej moje polecenia mogą ci się nie spodobać. Zresztą będę musiał sobie kiedyś wpisać na profilu na kanale, kogo polecam do oglądania. Ale to raczej nie będą farmingowe kanały. Podobają się na 100%, no nie koniecznie. Ostatnio namiętnie oglądam Astrofazę i rozmowy z profesorem Draganem. Więc to będzie raczej w tym stronę content, a nie growy. Z takiego koło growego to Krzysztof M. Maj, doktor polonistyki na UAM-ie, ale gra w gry. Też. Ale też to nie będą gry około farmingowe, więc jest to no to sobie nie pogadamy i nie zaśpiewam, no coś trzeba wymyślić, żeby to działało. Siema Wiesław. Dziękuję, że dałem jakieś porady, ale to nie wiem, czy to ci się cokolwiek z tego spodoba. Ostrzegam od razu. No możesz tak, jak już nie masz dostępu całkowicie do tego konta, to jak najbardziej można tak zrobić, że tam to wywalić i wbić z innego, no. No nara, Katarzyna. Dobra, 50% zapomnienia, więc ale akurat przejdziemy sobie poprzecznie, zaczniemy tam kosić i akurat do Bigfishem czy Simikiem bez problemu zajedziemy. No dobra, to ja po tym, po live'ie wywalę tam to stare konto i tyle, nie? Teraz nie będę tego robił, jednak trochę mam tu inne zajęcia do ogarnięcia. No dobra, i tu będziemy sobie powolutku. Ja myślę, że już zaraz
sumie jak nikt ode mnie odbiera, to nie wiem, czy jest sens przecinania się przez środek. Jednak nie lepiej zostać w takim układzie i jeździć sobie naokoło i tylko po prostu składami bliżej podjechać, wjechać już nimi na pole. Chyba rozsądniejsze rozwiązanie. Dobra. Podjedźmy sobie przy tej Civiciem. On już ma jedną przyczepę zapełnioną. I powoli będzie nam się kończyć miejsce. Będzie trzeba to zacząć powoli wywozić. Ciekawe, czy pracownicy to... Jak długo planujesz grać na tej mapie jeszcze? Ojej. Myślę, że tu akurat będzie krótsza seria, nie będzie taka długa seria jak na The Western Wilds, ale myślę, że było jeszcze z półtora tygodnia jest szansa. Coś nie mogę wycelować, patrzcie, będzie trzecie podejście. Header jest mylący, jest dużo węższy. Jakby tak patrzę na ten header, a to to ruro zupełnie inaczej jest. A teraz pojadę za daleko, co? Z innym kątem będzie lepiej widać. O! Teraz się udało. No chcemy jeszcze jakieś oliwki porobić, tego typu rzeczy. Więc no jeszcze trochę na tej mapie pogramy. No, nie oszukujmy się, dopiero piąty live jest. Myślę, że tak jeszcze z 10 to spokojnie będzie. U. Nie zmieściło się. Coś mam wrażenie. No to jest tak, to jest na 100%, więc zaraz będzie nas czekała chwila z odłożeniem. No ale to jeszcze spróbujmy dopełnić wszystkie zestawy, które mamy tutaj. Zobaczę sobie w ustawieniach. No właśnie, niestety wszystkie nawet takie pojazdy będę widział, co mi się nie do końca podoba, bo tu widzę jakąś wodę, ale JCV jest zapełniony i Dandini jest zapełniony. Na pędzie jeszcze trochę miejsca i na klasie trochę jeszcze miejsca jest. Dobra, ale zrobiłem sobie... Będzie seria z No Man's Land, kurczę, Jakub, nie wiem. Już grałem, za live'ami co prawda na tej mapie i grałem na niej też na 19, więc mam wątpliwości, czy mam ochotę wracać do tej mapy. Nie mówię tak, że na pewno nie, ale na chwilę obecną jednak wolałbym trochę inne mapy ograć. Siema Krystian, ja Ciebie też pozdrawiam. I sobie tu dojedziemy ładnie do końca. I wtedy ogarniemy sobie wysyp na przyczepach. Czy pojedziemy tam? Nie, to już będzie trzeba coś zacząć odwozić, bo ja nie ogarnę tego zaraz.
No ja na No Man's Land chyba z 400 godzin przegrałem 22 i trochę w 19, więc mnie też jakoś tak No Man's Land, mimo że lubię tę mapę, niespecjalnie kręci, żeby robić to ponownie. Idziemy sobie dalej. Najfajniej byłoby zapełnić wszystkie przyczepy. Dopiero wtedy jechać. Jest to możliwe, że będę sobie odwoził po trochę tych składy w zależności od potrzeb. No właśnie, to tak akurat to jest ten problem, że No Man's Land skończy się z tym samym co The Western Wings, czyli jak zacznie się robić dużo pól weoranych i tego wszystkiego, to raz, że zaczną się właśnie zrobić strasznie długie synchra, strasznie długie wczytywanie mapy, zaczną się pojawiać mnóstwo lagów. Nie wiem, no może na jakąś specjalną okazję, ale wątpię. Myślę, że wyjdzie naprawdę jeszcze dużo fajnych map po drodze, na których będzie można sobie spoko pograć. Tak, tu mamy już drugą mapkę. We wrześniu prawdopodobnie pojawi się trzecia. Zobaczymy, na ile na tamtej pogramy. Jednak potestować i pograć na różnych mapkach. Mówię, no nie, niekoniecznie mi się będzie chciało wracać do No Man's Landa. Ewentualnie jakiś specjalny live, bo save'a w sumie mam. Chciałbym tylko mod tutaj otworzyć sobie, jakie tam mody były, i na tej zasadzie spróbować jakiegoś specjalnego live'a z No Man's Land tu zrobić. Gra jest 9 osób. No my na 19 tak w 7 graliśmy. Do 7. No to fajna ekipa, jak 5 osób macie. No zawsze to jest przyjemniej niż grać samemu. Czemu ja tak to zrobiłem? Nie wiem. Się zagadałem, miałem to zrobić inaczej. Dobra. Ja muszę sobie powoli zacząć odwozić chociaż pojedyncze zestawy, bo będzie ciężko, więc za chwilę zostawmy kombajn w pokoju i z tego co pamiętam, tu jest to... No, coś tam byśmy sypnęli, ale nie ma sensu tego trzymać. Zobaczymy, jak Lambini sobie poradzi z tymi przyczepami, bo dojazd na kup nie jest łatwy. Może być na 21.37, żeby zaśpiewać. No zobaczymy, co to będzie chciało. 21.37, nic się obiecuje. Czyli już tylko godzinę, trochę godzinę z kawałkiem do tego. Macie 127 modów, no to już trochę mniejsza pewnie. Sobie odjedziemy, tu jeszcze będzie robota, a robotę Marian Barkę zaśpiewasz. No, no zobaczymy, jak ogarnę, to nie mówię, że nie, ale taka spontaniczna akcja może być problematyczna do zorganizowania, nie będę kłamał.
Dobra, powoli zbliżamy się do największej przeszkody, jaka jest tutaj przy odłożeniu przyczep, czyli do tej góreczki, która tu za chwilę będzie. Zobaczymy, jak nasz Andini sobie z tymi przyczepami poradzi. Bo może być dosyć ciężko, ale chyba powinien podjechać. Byle za dużo prędkości nie stracić przed podjazdem. O, dajesz Landini, dajesz! Redukuj, redukuj! Siedem na godzinę, nie jest źle. Dziewięć, dziesięć. Jak gdyby gra zredukowała te biegi w odpowiednim... Okej, okay. Czyli jak się nie buguje, no to spoko. To jest najważniejsze, że działa to w miarę wszystko poprawnie. Dobra, udało się podjechać na podgórkę. Bałem się, że będzie trochę ciężej. Zaraz sobie się wysypiemy, zobaczymy ile. Ile nam to da i ja będę musiał zrobić sobie lekką, króciutką przerwę. A taką dosłownie z minutę, więc wyjdź pan z tą autokorektą. Panie, a gdzie mam iść z tą autokorektą? W jakim sklepie idzie ją wymienić? No co jest? I on był znaczek i mam dobrą na prawą stronę. Lewo. Teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej słuchał. Typie, a pieniędzy z tego nie ma. Oszustwo. Oszustwo. Nie, no żadnego oszustwa nie ma. Po prostu robimy kontrakcik. I wyładujemy. Dobra, ja za sekundę wracam. Dobra, jestem z powrotem. Jak gdzie do sypialni? A za tą korektą chodzi się do sypialni. Okej, okay, to nie wiedziałem. Warto wiedzieć. Tylko boję się, że moich dwóch kolegów z klasy, bo nie widziałem ich, żeby jeździli krosami. Okej. Okay. A my musimy... odwieźć i przyjechać tu kolejnym zestawem. No, kurde, spoko. Może tak być, że jakaś duża kara siadła za takie zachowanie, nie wiem.
A my sobie lecimy z powrotem na pole. Jeszcze jeden zestaw wywieziemy i wtedy będziemy wracali do czego? No spoko, spoko. Najważniejsze, żeby nie wiedzieć, co się wydarzyło. No, to jeżdżenie tymi ciągnikami między polami to jest najnudniejsze. Mogę spróbować wysłać pracownika, w sumie nie pomyślałem. Wsiąść po prostu w drogi. A, trzeźwo wróciłeś, więc to no, spoko, spoko. Marianowi Wi-Fi padł. Może być problem z barką. No zobaczymy, jak to będzie. Jedziemy sobie gdzieś. O, tak. Tak mniej więcej tu myślę, że będzie boku. I przesiadamy się do JCB-ka i jeszcze zrobimy jeden przejazd. Zobaczymy, jak JCB sobie poradzi z tymi przyczepami. Tak z ciekawości, w ilu procentach już w tym kontrakcie? 21%, to całkiem nieźle. O, dobre pytanie, co my zrobimy bez twojej barki? Myślę, że tu może być ciężko z podjazdem pod tamtą górkę. Jeszcze z tym zestawem to nie było testowane. Z mniejszymi przyczepami podjeżdżał, ale ciężko mu było. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tym razem trzeba na tą mapę będzie trzeba jakoś w miarę szybko dużego JCB-ka ogarnąć, nie tego małego. Na pewno znacznie je ułatwi, bo będzie można trochę większe przyczepy z dużą prędkością ciągać. Ale czuć 10 km na godzinę, że jadę szybciej, ja to czuję, bo jednak niby tylko 10 km na godzinę, a różnica jest całkiem spora, jeżeli chodzi o prędkość przewozu i niestety płot, ale dobra. Trochę ten zakręt mi nie wyszedł jak trzeba, nie wiem czemu. Teraz już powinno być lepiej. Zaraz jeszcze tak chwilę pojeździmy i zapewnią się kolejne dwa zestawy i znowu będzie odwożenie. Ale nie ma żadnego chętnego do odwożenia. Zapraszam do odwożenia. Uruchamiam, no to mogę życzyć tylko powodzenia. Dobra, jedziemy pod prąd, co prawda, ale ważne, że z pełnym rozpędem. No, jedź, jedź JCB-ku, wierzę w ciebie, dasz radę. No, podjeżdżam. Nie ma tragedii.
tak dużo to nie ma załadowanych, 24 tysiące litrów to naprawdę nie jest aż tak, nie no dobra, jest sporo. No, ale on też ma ponad 200 koni, no. Dobra, już chyba najtrudniejsze. Wyjechaliśmy, teraz już będzie lżej. Zmieńmy kierunek od razu na lewą. Też na lewą. I będzie pewnie lepiej. To się powoli nam rozpędza z powrotem, ale... Już jedziemy tu. Co u mnie? W porządku. Spokojny dzień miałem. Cieszę się, że trochę od upałów można odpocząć. Nie jest źle. A co u ciebie, Christian? Muszę tak podjechać, żeby dwie naraz sypywać. Jestem ciekaw. Nie sprawdzałem, może to był błąd. O, daś. To trochę szybciej. Dzięki temu taka akcja idzie. No i jak wygląda sytuacja? To nie mówi chyba, ile procent odwijania jest. Kontrakt było 23%, całe 2% na to podniosło na kontrakcie. Rewelacji nie ma. No ale wróćmy sobie dzisiaj z Wikiem, chwilę pokosimy. Spróbujemy zapomnieć dwie pozostałe przyczepy w pierwszej kolejności. I wtedy je wywieziemy i będziemy mogli wtedy, ja przecież będziemy pewnie co chwilę teraz bawić się w odwożenie. Przyczepę widać, nie ciągnik. Dobra. Udało się pokonać. Zakręt bez problemów większy. Wydaje mi się, że mnie trochę wyniesie, ale... Odwozu by się przydało więcej JCB-ków takich. Trochę szybciej by to szło. No ale JCB jest na razie tylko jeden. Może z czasem jakiegoś się jeszcze dorobimy. Jeżeli będę chciał dokupywać, to raczej tego dużego. No już drugi mały, raczej średni, nie jest potrzebny. Ale któryś starszy ciągnik mógłby zostać właśnie wymieniony na JCB-ka i też byłoby całkiem spoko. Tak moc musimy to podnosić, a fajnie byłoby to wyglądało, gdybyśmy mieli dwa JCB-ki na gospodarstwie, a nie jeden, ten mały i ten duży. Tak, ten większy ma 300 coś koni. No i 70 na godzinę, nie 60, nie? Dobrze, będę 320, 315, musiałbym do sklepu zajrzeć, ale ponad 300 na pewno, tu masz rację w 100%. Ten ma 215 czy 235, też nie pamiętam, więc też nie jest źle, ale potrzebujemy więcej mocy. Dobra. Zostawmy go tu i wróćmy sobie przynajmniej chwilowo do kombajnu i zacznijmy sobie z powrotem kosić. Możemy przez przynajmniej chwilę pojeździć ze środka. 348 ma w głowie. W sumie teraz jak usiadę kombajnem, to mogę to na szybko
sprawdzić. Bardzo dobrze miałeś to w głowie. 348. A ten, który teraz mamy, ma 235. No to jest spora różnica między nimi. No jak widać, całkiem niezłą. No widzicie, pamiętałem, że 300 coś. Kurczę. Nie byłem pewny, czy 315, czy 325, a ty jednak dobrze to pamiętałeś. Ty jeszcze mi powiedz, jaki ma zbiornik ten Lexion, jak pamiętasz, bo ja nie pamiętam. Do G dobra, do nauki już nie, no cóż. Co ja mogę ci powiedzieć, to? No? 12, ale 12 równo tysięcy, czy 12 z kawałkiem jakieś? 12800, no widzisz. Tak może być, że 12800. Możliwi, no spoko. Zmieni sobie widok, a tu już jesteś. Okej. Jadę sobie. Trochę zasypię tutaj. Damy radę, czy? Kurczę, nie. O! Upiora jest dobrze. Trochę się pozbądźmy, żeby zasypać tamte kombajny. Kombajny, tamte przyczepy. No. Jak się wszystkiego widzę, nie pozwolę. Ale to już tyle litrów, to chyba damy radę dociągnąć. Tak, to jest oryginalne, bo ja go dostałem jako sprzęt do zrobienia misji, bo tymi naszymi kombajnami, do może we trzech, jakby nas było trzech dzisiaj, to byśmy jakoś to pole ogarnęli, nawet szybciej niż tym Lexionem. Ale jakbym miał samemu jeździć, to bym chyba się mógł tu załamać. GPS się przestawi? Ja bym już tu jakoś dziwnie jechałem. Ja chyba skasowałem ścieżkę, co? Jak ruszałem, zamiast tylko ją włączyć. Tak może być. Miejmy nadzieję, że to tylko się takie rzeczy wydarzyłem. No ja też lubię te klasy Lexiony, bardzo fajne są. Teraz tu się nie będę wysypywał, tylko spróbuję zasypać tamte dwa ciągniki, żeby nimi odwieźć i je mieć w miarę puste. Dobra, i tu będziemy sobie elegancko robić
I lecimy sobie. O! Teraz w ten sposób. Tu ma jakąś. Ma tam coś. Coś, co sieka za headerem. Okej, macie już to od masa 12800, nie Holanda 1420. Miał mi coś wczoraj na rybie? Nie, raczej nic ciekawego się nie ominęło, też nic, niewiele się działo. Większość czasu byłem sam, pod koniec bił Inerek. Więc raczej nic ciekawego nie było. Nudy pobiera, no spoko. Las mi tu źle stoi ten las niestety, ale dobra, dojedziemy sobie do końca przyjazdu i się na niego wysypiemy. Nie wiadomo, czy wszystko się tam zmieści. Inerek, no. Zgodzę się, Inerek. No już 80%. To. Włączyłeś Discorda i czekasz na 21.37, no spoko. Na pewno wszystko nie zmieści. O. Coś tu nie tak. Trochę za blisko podjechałem, teraz trzeba patrzeć na stare ślady i podjechać troszkę dalej. No, dalej, o! Elegancko, udało się. Klas w ogóle będzie zaraz do uwięzienia. Załadujmy te dwa zestawy i z dwoma zestawami lecimy. No spoko, Hubert. Ue. Czytałem, że będzie gorzej. Naprawdę nie jest źle. I jedziemy. To się tam zbierze. Przy następnym przyjeździe po prostu. Ile tego pola obrobiłem? No, niewiele. Na kontrakcie też to widać.
Ja teraz sobie ja wyczytam tą przyczepę, udajmy się zapełnić, fajnie by było, bo byśmy nie wiem ile tam brakuje, ale fajnie by było, bo byśmy sobie wywieźli znowu dwa zestawy i mielibyśmy trochę więcej koszenia, bo tylko na jednym jest trochę. No spoko, Marian. Zresztą jak Marian Barkę śpiewa, zobaczymy, że się uda ogarnąć to wszystko. Jak się uda, to jest na to szansa. Spróbujmy się wysypać, czy to już będzie też wszystko ładnie zapełnione. Bo teraz nawet w miarę nieźle podjechałem. Bez rewelacji, ale też bez tragedii. Niedużo braknie. Niedużo. Dobra, trochę podkośmy jeszcze. Miałem nadzieję, że będzie trochę, tylko więcej. Zrobimy to inaczej, po prostu objedziemy to, wysypiemy się na GCB-ku, to powinno to bez problemu wejść, a następnie z GCB-ka podjedziemy tu i tu się wysypiemy i wtedy będziemy dopiero to wszystko wywozić. No ale no, kontrakcik jak złoto prawie. Kukurydza jak złoto też. Pięknie sypie nam tutaj do środka. Jutro, który mniej więcej stream, jutro może nie być streama. Nie jestem pewien, ale jutro może nie być. Jak się uda spiąć inaczej niż planuję, to będzie. A jak nie uda się, to jutro nie będzie i będzie dopiero w czwartek. Szykuję na barkę, no to teraz wiesz, tam, nie wiem, tam głos rozpoćwicz, jakiś tam żółtko jajka zjedz na struny głosowe. Bo wiesz, na podstawie tego wykonania ocenimy, czy jesteś godzien grać w farminka. No i dobra, sobie teraz tu przejedziemy jeszcze trochę i nie będę musiał tego pod kątem kosić. Jak coś to naciska na inny głos, kolega mówi jakiś dziecinny. Ja nie znam twojego głosu, więc ciężko mi powiedzieć, jaki masz głos na Discordzie, żeby stwierdzić, że jest inny. No ale akurat tu przejadę, wysypię się na JCB-ku i będziemy kosić tak w tym jak stary dziad. Okej.
Ja nie wiem, jaki mam głos na Discordzie. Czy taki sam jak na live'ach, czy nie? Ten sam mikrofon teoretycznie powinien brzmieć podobnie. Ale któż to może wiedzieć? No to sobie lekko podetniemy. Wystawimy sobie główkę. O, no właśnie o to mi chodzi. I panie GCB, proszę mnie tu. Na YouTube przynajmniej mam łatwy nick. No okej. Nie, a bo wszędzie nie masz. Nie masz łatwego nicku. Okej. Nie zmieściło się wszystko. Bardzo niedobrze, bo znaczy będziemy co chwilę zaraz odwodzić. No i dobra. One lecimy sobie dalej. Z koszeniem. Nie wiem, ile już tego wywiozłem. Sami stwierdzimy, że na tym przystaje się to co powiedzieć. Okej. Okay. Myślałeś, że to łatwy nick, ale przyglądał, że nie taki łatwy. No widzisz, jak coś wymyśliłeś, że tak może być. No spoko, Hubert. My dalej kosimy tę kukurydzę, która już mi się trochę nudzi, bo już ją prawie półtora godziny koszę. Z lekkimi przerwami na odwożenie. No, zobaczymy jeszcze, ile ten live dzisiaj potrwa. Jak mi się znudzi koszenie, to będzie po live'ie. No i dobra, i tu zaraz polecimy sobie w poprzeczniaczek, wysypiemy się tam, wywieziemy dwa ciągniki z kukurydzą. Dzisiaj się zainstalują te mody, no to spoko. A my dziś może skończymy kosić to pole. Ile jest? 35%. No. Jeszcze koszenia a koszenia przed nami. I wywożenia a wyważenia. Tylko mówię, zobaczymy ile tego będzie jeszcze na live, bo dzisiaj tak, no tak maksymalnie 22, parę minut może po 22 będzie trzeba live'a zakończyć. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Może
wcześniej, może później. Cóż to może wiedzieć, jak wyjdzie. Dobra, wysypmy to, bo to i tak wszystko już pewnie nie wysypiemy na te przyczepy, bo nie będzie miejsca i powywóźmy trochę tej kukurydzy. Tu proszę sypać ładnie. No właśnie, tak jak przypuszczałem, że za mało miejsca tu jest, żeby to wszystko wywieźć. Ustawmy się. Zostawmy kombajn i przetestujmy pęda. Pęd 939. I dwie takie przyczepy. No zobaczymy, jak on sobie poradzi pod tą górkę. Ja podejrzewam, że raczej większych problemów nie powinien mieć. Tak więc grawny zestaw Rudol pewno. Na lewą do rady zsypywać i też do rady zsypywać na lewą, więc jest całkiem zacnie. Za bardzo skróciłem te zakręty, ale drobny szczegół, nikt nic nie widział, nie ma świadków przecież, nic się nie nagrywa. Tym razem o ten płot nie zahaczyłem, ale o wiele nie brakowało mi go, abym pergolię zahaczył. Trochę się poprawiło, ale bez rewelacji. O, też fajnie. Pędzik w transporcie 630. 63, przepraszam, 63 km na godzinę. Na pewno taki fend też byłby dobry do transportowania obok JCB-ka, trochę wolniejszy. Wobec tego, co kojarzy, może mieć sporo więcej mocy, więc do trochę cięższych przyczep. No teraz wyzwanie, jak on podjedzie pod górkę. To jest najważniejsze pytanie. I zwalnia. Zwalnia. No i... O, aż tego to się nie spodziewałem. O, i słabiutko. 1 na godzinę, szczerze. Jestem zawiedziony. Myślałem, że jednak lepiej pojedzie tu. Taki. Tutaj wrócona, żeby się można nie wstrzymał. Nie taki ten wariom. Nie tu. Gdzie on jest? 939. To jest mocno szybko. Nie widzę mocy. 385 koni i... Ma taki problem tutaj. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasz klas, bo on będzie miał podobny zestaw do wywiezienia. Ma trochę mniej koni. Zaraz będziemy to testować, ale podjechał, nie ma tragedii. Dał radę się wciągnąć.
jest najważniejsze, to będzie ile będziemy mieli centów już do zakończenia tej misji. Siema, jakie mam maszyny? Ojej, dużo tego jest. Aktualnie akurat mam maszynę z kontraktu Tenda. No ale zaraz będziemy wysypywać to. Pokażę ci, co za maszyny mamy. No. Okej, łapię. I łapię. A co my za sprzęt mamy? Nie, no nie, to mniej. To my mamy małego John Deere'ka, JCB'ka, klasa Landiniego, Waltra, Fergusona, trzy takie kombajny, mniejsza, mamy już maszynę do oliwek, jakieś przyczepki, mulczery, pługi, kultywatory, siewniki. No siemka Wojtek. I nawet nie zobaczyłem, ile tej misji mam zrobionej. No ale mówi się trudno. Spoko Hubert, fajnie, że wróciłeś. I lampa zaliczona. Jak żeby inaczej. Jak tam idzie robota? No, nie jest źle, ale pomoc by się przydała. Tyle powiem. Ile gra na tym świecie, raczej na tej mapie. Piąty live. Przygotowania pod live'y. Myślę, że za 30 godzin jest na tej mapie przegranej. No widzisz Hubert, to za godzinę może wbijesz, za godzinę to już będzie prawdopodobnie po live'ie Wojt. Ale spoko. 45 godziny, no spoko wiesz no. Jajka zjedzone, tak kremówkę i szykujesz się na markę, no spoko. Co rybki dzisiaj były, że wstałeś o 5? Czy co tam ci ciekawego działo? No siema Jakub. Cieszymy się z twojego powrotu. Kim gram? Cały czas sam gram. Nic się nie zmieniło. Dzień dobry. Nie przeszkadza, że nie ma live, ale ja po prostu będę kończył po tej godzinie. Dzień dobry, Inerku. Co tam u ciebie słychać? O. Gram z chleb dla konia. Słuchaj, chleb dla konia zbierasz? Kurde, nie mam swojego chleba, trzeba piekarnię postawić. Hubert, nikomu tego fenda nie ukradłem, on jest z misji po prostu. Sprzęt się dostaje. Ale przydałby się taki fajnik w tym gospodarstwie, nie powiem, że nie. To można jak najbardziej, nie? Nie. Nie? Kurczę, to mnie teraz zmysł. Muszę ci też przesytać śmiesznego. Tak, i to do roboty Wojtek. No. To zrobiłem włączyć na wszelki wypadek, czy nie? Nie. No, dawaj. 30-latek z powiatu skarżyskiego, poszukiwany dwoma listami gończymi i ukrywający się od... Ukrywający się od... Tak go rozpoznała. Cześć? Ty go rozpoznała? No. Nie, bo mówiłeś, nagle przestałeś mówić i nie wiem, co się stało.
No ta go rozpoznała. Kto go rozpoznał? Ta policjantka go rozpoznała. To się z nią mówił. A, okej, okay, bo zacząłeś mówić, że poszukiwany 37-latek, później była cisza i powiedzieli, że ta... 30. Tam 30-latek i bo ta go rozpoznała, dlatego nie miałem kontekstu. Coś ci chyba przerwało po prostu. No był poszukiwany dwoma listami gończymi. Mhm. I ukrywał się od 2 lat. I poszedł na randkę z policjantką. I on wiedział o tym, że to jest policjantka. A coś słyszałem, no, idiota. No może wiesz, może mu się spodobała, no. No tak, ale jakby poszukiwany to trochę było głupie. Chyba, że liczył, że oszuka wymiar sprawiedliwości. Czy randkę z policjantką, no już właśnie mówił Inerek. Jutro live, jak tak, to o której zobaczymy jutro. Będzie live, jutro może być problem z live'em. A jeżeli będzie, to tak jak w godzinach około 20. Tak, typowe dla różnych przestępców. Ja też słyszałem o jakimś przestępcy, który nie wiem tam, znaczy to jest regularnie, że jakieś głupoty robią, przepisy łamią i coś, ale jakiś dziś słyszałem ostatnio, że ktoś wezwał policję, bo nie wiem, ktoś mu przeszkadzał, jak go wylegitymowali, to okazało się, że był poszukiwany. To już jest w ogóle. Ale tak, z piwem, tak. Z piwem niedozwolone miejsce, to jest regularna historia. Więc no cóż, często ci ludzie inteligencją nie grzeszą. No słuchaj, jakbyś był poszukiwany przez 2 lata, nie? Nie jestem kończym, byś się ukrywał. To też byś jakieś rzeczy odwalił, no. Czy tak, wyjść. Masz rację, ale to jest kwestia tego, że często to jest kwestia pewności siebie. Mhm. Wiesz, jak już przez 2 lata cię nie mogli znaleźć, to zaczynasz się czuć pewny i myślisz sobie, że skoro to przez 2 lata nie wyszło, to już im nigdy nie wyjdzie, nie? Szkoda tej policjantki. Mówisz? No. Klas, ciężko. Ale jedzie, dzielnie. Odcinek, nagrywasz odcinki? No z farminga rzadko odcinki się pojawiają. Jakieś tam te mazowszane można byłoby w sumie kiedyś dokończyć, ale na razie nie ma czasu, może jakieś będą się pojawiać. Natomiast z innych gier odcinki są. Ale to raczej gry solo. Peach Patrol. Oglądałeś Peach Patrol? Nie oglądałem. Stwierdziłem do tego OK. Masz 5 i drugi się co? Ktoś taki komentarz dał. A może mnie to nie interesuje? Co? Cytuję, o co chodzi? Jaki jest kontekst tego? Nie wiem. Hubert wcześniej pisał, że ktoś do 5-latków wyzywał. Aha. Może mnie wyzywał. Nie, chyba ja go mówię. Nie, ale mi tak rozbawiła ten. Gdzieś ten komentarz, to ktoś napisał pod tym szatem, czy co nie? Nie. To wrzucałem na rolnikach. Aha, ten. No. Powiem ci, że ta przyczepa jest odpowiednia do rozmiaru tego kombajnu. Która? Ta helgerka. No, ona wiesz, jest taka wspomagająca. Powiem ci, że inaczej ciężko byłoby pole objechać, nie? Tak to masz zaraz następny, pojedziesz dalej i masz kolejny zestaw z JCB-kiem. Prawda, też go już zapełnisz do końca, ale... 2 największe zestawy, no niestety... Jeśli tak wiesz, powiem ci, duże ułatwienie, że korzystam z tych naszych zestawów, nie? Domyślam się. Ktoś tą przyczepę, sorry, ale jak na takie pole to gra bardzo małe przyczepy dała.
Pociąg do gwiazd. I tak to w miarę idzie już. Pociąg do nieba. 1,5 godziny koszu. O kurde. Wiesz, powiem ci tak, samej misji 23 tysiące, no niby niewielki pieniądz, ale podejrzewam, że z tego pola kukurydzy zostanie tyle do sprzedania, że... Pani Wiela, która szaka tancje... Pani Wiela, czyli Kuba. Widocznie kanał z shortami założył, na kanale mamy. Cóż... Może pani Wiola nawet nie wie, że ma kanał na YouTube. Prawdopodobnie nie. No cóż. Może się kiedyś zdziwić, nie? Czy zdziwi, jaki srebrny przycisk przyjdzie? No, no, dokładnie. No spoko, pisane, Wojtek, nara. Będzie napisane Wiola Walczak. O takie, kurwa, jaka Wiola Walczak? A jak się skończy misja, to ten, to nie można odbierać jej jeszcze, nie? Bo tam jest jeszcze jedno pole do skoszenia. No to każdy z naszych kombajnów by ogarnął, ale nie opłaca się hedera kupić. Znaczy, heder można byłoby kupić, ale nie wiadomo, kiedy będziemy robić kukurydzę, więc... Można pojechać tym, tam dwie, trzy przejazdy tym. W przeciwieństwie do tego pola. Ale jak się na dwóch trafiła kukurydza, to mówię, to ja odmówię sobie. Na 100% nie wiem, no tak może być, Hubert. Panie, gdybyś chociaż chwasty zniszczył, no nie. Jakie chwasty? Na zbożach. To ja? Mhm. Ja wszedłem, zobaczyłem, że jest ogarnięte, przewinęłem do następnego miesiąca i... Ja byłem ostatnio. No widziałem, że byłeś i... Dlatego zauważyłem, że wszystko ogarnięte, nie? Mówię, dobra, mówię, zobaczyłem to, przewinęłem do października. Chciałem przewijać, ale mówię, a idę, bo i tak musiałem iść. No, 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 i mówię, mówię to przewinę do października, mówię, zobaczymy, co będzie się działo. I zobaczyłem tą misję, że jest na tą kukurydzę. Mówię, no idealnie na live'a, nie? Zrobić sobie tą misijkę. Bo żaden panicz nie raczył. No jak widać, no. Wszyscy zajęci. Dzisiaj. Takie życie. Najgorzej tutaj teraz... A coś tam? Nie, prawie nic nie masz, ale możesz się rozsypać. Chwilę. No ty, no przyczepę zapełnię na pewno. Chociaż nie, bo 10 mam. Nie. To mają po 17 500, tak? Masz tu jakieś zwierzęta? Nie, jeszcze nie mamy tu zwierząt, ale może w następnym sezonie pomyślimy. Zobaczymy, ile będzie pieniędzy, żeby rozważać, co dalej robić. No w sumie co by tu można było dać? Łąk żadnych nie mamy. No łąki to akurat kupić nie problem, nie? No. Wiesz, tylko tutaj tak... patrz, że te łąki są, kurde, drogie. No, mam, że ta 33 jest połączona z terenem dość dużym, nie? No i drogie są, drogie są. Dobra, i za chwilę wracam, Mirku. Spoko. Może nic nie wybuchnie. Zaraz zobaczę, Hubert, w sumie ile one mają. Ta z przodu, tandemka ma 18,5 metra sześciennego. A ta z tyłu też ma 18,5. Także są równe. Welgerki mają 8 metrów sześciennych. A Strautmanki mają 12. Dobra, jestem nie Hubert po 17 i
Nie, no te mają 18,5. 18,5, nie 17,5, okej. Okay. Tam się delikatnie pomyliłem. Czyli co? Co jest do wywiezienia? Dalej. No na pewno stoi... Aha. JCB Landini chyba? JCB i Landini, no. No to się rozsyplepi na tym... pędzie. Może zdąży obrócić. A w 19 są takie z 21, no okej. Wbrew pozorom objechanie tego pola też trochę zajmuje, chociaż już coraz mniej, nie? No. Mam nadzieję tylko, że misję zaliczy, że nie będzie jakiejś wtopy. Tak, wiesz, jak to by przynajmniej bywało kiedyś z misjami, a weszła dzisiaj aktualizacja, więc... Nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo, dokładnie. Pytanie, co zepsuli w tej aktualizacji? Ja jeszcze na razie na nic nie trafiłem, ale... No właśnie tak byłem zdziwiony, nie wiem, czy serwer sam się aktualizuje w trakcie gry, czy jak? Czy ty go restartowałeś po aktualizacji, czy on sam się restartuje? Nie wiem, czy on się podczas tego codziennego restartu nie zaktualizował, wiesz? On się restartuje, tak? Tak, on się raz na dobę restartuje. O który? Około 4-5 nad ranem. Aha. No to możliwe, że wtedy się zrestartował, czy z tej wersji zmienił. Prawdopodobnie tak. Czyli jeżeli o tej godzinie ktoś by był, to on przełoży ten restart. Tak? Tego co wiem, to tak. To nawet nie wiedziałem. Ale jeżeli nikogo nie ma, to o tej godzinie robi sobie restart. Wiadomo, bo jakby chodził więcej jak dobę, to kurde by był zawalony, nie? No i tak staram się, jak mam czas, to przed tym, przed dedykiem zrestartować, nie? Przed dedylajwem zrestartować. Żeby się cuda nie działy. Nie zawsze mam czas, ale... Za ile pieniędzy jest misja? Za 23 tysiące. No plus na pewno trochę kukurydzy zostanie, ale jak będzie jej dużo, to raczej ją zwieziemy, bo teraz kukurydza ma strasznie słabą cenę. No będzie około 1000, aktualnie jest po 550. Gdzie on się wyzywa, Hubert? Pod tą górkę ten JCB, no tak wiesz, ale dobra, już. Najgorszy fragment za nami. To się tak wydaje, że on taki szybki jest, ale jak dostanie obciążenie duże, to kurde, nieraz podejrzewam pewnie Landini by go wyprzedził. Oj nie, Landini też pod tą górkę ma problem. Bo on jest ogólnie szybki, ale na pusto, nie? Powiem ci tak, ten Fend z tymi dwoma przyczepami co ma, z wypożyczenia on ma 390 koni, jak dobrze pamiętam, jak sprawdzałem. On z tymi dwoma przyczepami pod górkę jechał 1 godzinę. No. A bo ty tam wozisz na tą górkę? No co to tam jest misja, nie? Do zaliczenia. Mam pytanie, czy kurde sprzedaje się na litry, czy na tony. W rzeczywistości to pewnie na tony, natomiast w tej na grze ton. Wszystko się sprzedaje na litry. Problem jest taki, że ciężko by im było w tonach oszacować. No ogólnie jest tak, że na przykład pszenica może mieć, nie wiem, gęstości 780, a na przykład żyto może mieć 740, nie? No. Dlatego podają w litrach, bo to jest takie uniwersalne. Bo nieważne, czy masz, nie wiem, 17 tysięcy litrów kukurydzy, czy 17 tysięcy litrów pszenicy. Tak, tak. To zawsze będzie 17. Dużo by trzeba było przeliczać, nie? No, to zawsze będzie 17. Chociaż na przykład metan jest podawany w kilogramach. Ale to jest, pamiętaj, że to jest mod na metan. To jest, jak to jest w modzie? No bo to Master Wheels to było. Tu nie było, nie masz metan normalnie.
To nawet nie wiedziałem. Są mody na metal, ale no, tak to jak tu biega za mnie kupisz, to metal będzie się automatycznie sprzedawał, nie będziesz go mógł wozić, nie? A. Więc to jest raczej kwestia tego, że po prostu autor wpisał kilogramy zamiast litrów i tyle. No obecnie kukurydza jest po ile? 450 i po 553. No, dlatego się nie opłaca jej sprzedawać, jak już się misję zrobi, nie? A ma być po... prawie 1000. Była po prawie 1000, no? Dlatego wiesz, no jak... Znaczy wiadomo ile tego zostanie, zostanie tego pół przyczepy, to bez sensu to wozić, ale podejrzewam, że z tego pola trochę zostanie. Wiesz co, ja zaraz będę. No spoko. Masz na tej mapie wygrane jakieś mody? Tak, mamy nawet całkiem sporo mod. Są mody na maszyny, chociażby te przyczepki są z modów. One były w 19, no ale aktualnie są z modu. Więc... i kombajny chyba, które mamy są z modów. Czy coś tu jeszcze jest z modów? Wały są z modów. Jakieś tam różne mody takie ułatwiające. Jaką pojemność mają? Po 12 tysięcy litrów. To Wojtek? Zaletą tych przyczepek jest to, że można ustawić im 4, 8 lub 12 tysięcy litrów, więc jest to naprawdę spoko opcja. Nie, muszę przerzucić. I jeszcze będzie miał ustawiony przycisk, mikrofon na przycisk. Zdążymy odebrać, czy... Ja, ile podjechałem, bo przecież to header jest mylący. 508, dobra. Syp, a ja... pojadę jednym zestawem dla odmiany. Nie, tu jeszcze jest miejsce. Tu? Tu jest jeszcze więcej miejsca. Tu nie ma. To wyjedziemy. Zlecimy sobie... z powrotem na skup, może zaraz zaczniemy kosić z powrotem, żeby nie jeździć tutaj na to, wiesz, jazda już jest spoko odmianą. No, do tego. No i to są w sumie chyba najmniejsze przyczepki, jakie mamy, te belgerki. 16 tysięcy, tak naprawdę jeden zbiornik prawie całkiem je zapełnia tamtego klasa. Znaczy naszych kombajnów akurat tak źle nie ma. Natomiast tu to idzie trochę więcej. Orientuję się, raczej nie ma jej do FS-19, bo ona była tworzona, chyba tak mi się wydaje, nie kojarzę, żeby w 19 była ta mapa. Biorąc pod uwagę, że ona jest nastawiona jeszcze na oliwki i winogrona bardzo mocno, no to raczej podejrzewam, że autor ją tworzył pod 22. Jak się nazywa mapa? Ona nazywa się Adelshoven.
Dobrze mówisz, Hubert. Nazwa jest w opisie. I nazwa też jest nawet w tytule. No ale widocznie. Trzeba i tak zapytać, żeby mieć pewność. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Tym razem Lambini, dać. No redukuj! Ale zredukował. No, tak jak podejrzewałem, że raczej do 19 nie ma, bo ona jest właśnie tak zrobiona. Mówię, bo tu na przykład to są chyba winogrona, tu są oliwki, tu są winogrona, więc tych sadów może nie jest jakoś strasznie dużo, ale jest ich kilka, więc... Oczywiście autor mógłby robić do 19 w innej wersji, ale tak wygląda właśnie, jak robiono pod tą. Czekajcie, bo Marian chciał śpiewać, zobaczymy, czy czeka gdzieś na poczekalni. Nie, nie widać Mariana na poczekalni. Czekasz na poczekalnię? Właśnie patrzyłem na poczekalnię i cię nie widziałem. Nie ma cię na poczekalni. O, teraz jesteś. To była twoja chwila, 21:37. Jesteś już przeciągnięty z poczekalni. Marian, wszyscy czekają. Lichu XD, okej. Mogę dojść na poczekalni i nie będę się odzywał, ale nie jest śpiewać. A poczekalni to sam możesz siedzieć sobie do tego tam chodzi, jak masz ochotę, to możesz i w poczekalni siedzieć, no ale tu miałeś śpiewać, a już zaraz się 21:37 skończy. Czy jak udacie się dołączyć, to wiesz, to będziesz musiał nie na poczekalni siedzieć, tylko tu z nami, no bo jak będziesz chciał słyszeć na bieżąco, co jest do zrobienia. Nie będziesz miał ochoty gadać, to spoko, ale... Nigdy mikro. Aha, ale nie będzie... Hubert, dobra, ale to nie będziesz jakbyś na poczekalni, to nie będziesz słyszał Mariana. Marian chyba nie opanował, już mówię, 21:38. Niestety. Marian, niezaliczone. To na poczekalni, Hubert, możesz być zawsze. Najwyżej tam nikt cię nie weźmie stamtąd. Coś się działo, a nic się nie działo. Na czym grasz? Na czym gram? Na komputerze gram. O, teraz to już za późno. Może jutro ogarnie się. Hop. Co działacie? Wiesz co? Cały czas ten kontrakt robimy z kukurydzy, bo on na polu numer 6 wyskoczył. Więc roboty przy tym jest. Nie było barki. Na papierową godzinę wbiłeś, no spoko. Ale na klawie. To jest klawa. A widzisz, na klawiaturze gram. Tak, gram na klawiaturze, nie mam miejsca na kierownicę. Mam nadzieję, że niedługo się to zmieni. O 23:30 będziesz, to mnie już raczej nie będzie lichu. No ale może tam Wojtek się zapowiadał, że będzie po 23:00, może Inerek będzie grał, więc tam śmiało będziecie mogli kontynuować robotę. Mikro mi działo. Mówiłem, że będziesz miał mikrofon na przycisk, jakby przyciągnę.
zapytać cię o 21.37 obudził? Masz ochotę, Hubert, to możesz siedzieć w poczekalni. Nie wiem, czy tam się jakoś godziny za przebywanie nabijają, ale... Nie no, co ty, kombajn jest wypożyczony z tego, z misji. Taki dodatkowy zestaw przyczep. Tam z hektarów? Chyba 15. Wiesz, jakbyśmy byli tutaj w 6 osób, to podejrzewam, że te 3 headery małe by więcej do kukurydzy zrobiły niż ten jeden przy tym Trionie, co jest wypożyczony, ale... Nie no, samemu to bym nie ogarnął, to bym chyba ze 2 dni kosił. Chyba na kurze by mówić. No to nie wiem, czemu nie działało. Możesz porobić testy na tym kanale poczekalni i na jutro się przygotować. Pojedźmy sobie tam, wysypmy się całkiem. Bo tam jest chyba niewiele brakuje, żeby zapełnić te przyczepy. I polecimy dalej w świat. Weź ty pokoś. No chętnie bym pokosił, ale aktualnie nie mam ich kto odwozić. A jak zacznę kosić, to zaraz się zatrzymam, bo nie będę miał się w co wysypać. Gdzieś Inderek musiał pójść, nie wiem gdzie, mam nadzieję, że niedługo wróci. I bo chętnie bym wrócił do koszenia, to fakt, już trochę odwożę. Chyba, że po prostu zaszypię przyczepy i pokoszę chwilę i zobaczymy, co się będzie działo. Nie głupi to jest też pomysł. Aż tak dużo tego koszenia nie zostało. Zaraz sobie zobaczymy na minimapę. Trochę za późno zacząłem hamować. Jak tam wygląda? No dobra, jeszcze sporo zostało koszenia według kontraktu. No już ponad 58%, to chyba nie jest źle. Dobra. No, wysyp się na drugą przyczepę. Halo, proszę się wysypywać, dziękuję bardzo. Nie ciekawi, czy kotki żyją. Żyją, żyją. Ja już prawie nie żyję, ale kotki jeszcze żyją. Gdzie się sprawdza hektary? Co masz na myśli? Wielkość tego pola, czy... Ja muszę żyć kotki też? No niestety, albo kotki, albo ja. Wielkość pól. No wielkość pól jest taki mod Additional Field Info i on tu podaje, ile jest wielkość pola. Oryginalnie w grze tego nie ma. Trzeba, bo to jest to trudne dla Giant, żeby takie informacje dać graczowi, ile pole ma. Dlatego muszą powstać specjalne mody, które o tym informują. Additional Field Info się mod nazywa. Statystyki dla nerdów. No, statystyki dla nerdów są statystyki dla nerdów. No, nie mam ci powiedzieć. Pewnie nie ma na PS4, nie wiem, być może nie ma. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Jakie kotki? Jak długa historia, Hubert? Taki żart między mną a Zuzią.
No to tak jak chciałeś, kosze z powrotem. Zadowolony kolega? Pazurcyno, jeżeli dobrze czytam. Czy kolega zadowolony? No to bardzo się cieszę. Pensja pracowników, o 11 skończyła do tego. Choć literować nie mogę, ale wpiszę ci na... Ale już widzę, że jest tylko dostępny na PC Mac. Jak ci się nie wyświetla, to coś masz problem, bo on powinien działać bez problemu, bo ja z tych dla nerdów sprawdzałem. No więc... Kurczę... Nie wiem, czy to... Dlaczego ci to nie wyświetla się? Masz tutaj nazwę moda i link do moda, ale tak jak widziałem, że jest tylko PC Mac. Jak podejrzewałem. Kontakt na pracę, prace polowe 6 jest zrealizowany w 60%. Jak zobaczymy, ile to skoszone. No to jeszcze trochę nas pracy czeka. Wejdźmy się na chwilę do środka. Siema Gabriel. Może nie działają, bo na telefonie jestem. Możliwe, że tak to działa. Dzisiaj cię Zuzia nie biły kuzynki, no to gratuluję. Ale może ty chociaż dla odmiany pobiłaś kuzynki. Ktoś coś innego po prostu. Dla odmiany. Żeby świat na co dzień nie wyglądał tak samo. Odwrotna sytuacja, to ziarna kukurydzy to naprawdę wielkości pięści chyba są. Miałem nadzieję, że kiedyś poprawią to. Ale widzę, że dla Giantsów to jest za trudne, żeby taką banalną rzecz poprawić. Okej. Nie było świadków, spoko. Siema Paweł. Tak, a ziarna jedzenia wyglądają jak ziarna kawy. No trochę inny kolor, ale rzeczywiście. Coś w tym jest. Odpuściły sobie Inera. Co za stary dla nich, czy o co chodzi? Co? Jak Iner usłyszałeś to od razu, tak? Ty włączyłeś? Nie, wróciłem akurat. No żartuję sobie przecież tylko.
Zuzia pisze, że dzisiaj jej kuzynki nie biły, bo sobie ciebie odpuściły. To dobrze. Teraz Rosie to ich idol. No spoko. Kto? No Rosie, Błażej. On jest jeszcze starszy. Co cię to interesuje? Ważne, że ciebie odpuściły. No spoko, Gabriel. Tak, dzięki za odwiedziny. Się tu wysypię, bo tam będzie ciężko. Raczej. Te są bardziej awaryjne. No to nasz reakcjonar. Jest wypożyczony, bo jesteśmy na misji. I z kątowni. Też z kątowni. I jak skończymy misję, to nie zostanie z nami. Niestety. Coś się przypomniało, Hubert, no spoko. Mogłeś napisać, coś się przypomniało, a nie mówić, że coś się przypomniało. Przynajmniej ci nerka zostawiła, to jest najważniejsze. No, widzisz. Tam jest jakieś priorytety. Powolutku, trochę to jest 62% dopiero tej misji. Nie powiedzieć, że na powolutku znika, a tu jeszcze daleko do zniknięcia jej. No ale kosimy, powolutku, ona jest do przodu. Najbardziej mnie ciekawi, ile ziarna nam zostanie. Czy to warto było tą misję robić, czy nie? Ogromny kiblu w jednej kabinie zmieści się 27 osób. To ciekawe testy macie. Nie będę pytał. Wolę nie wiedzieć. Nie za dobrze? Nie no, spoko jest. Jak nic ziarna nie dostanę, to nie będzie spoko. 3 godziny będę, za 3 godziny wyjdzie walka z tym polem i zarobić tylko 20 tysięcy, to będzie kiepsko. Myślałem, że Zuzia woli Wojtka. Ja tam nie wiem, ja w te wasze trójkąty, czworokąty i pięciokąty miłosne nie wnikam. Ja już się wypisałem z tego trójkąta. Tam jeszcze był ten... Zresztą ja nigdy nie byłem w trójkącie. Nie wiem, nie znam się. A na pewno bym nie chciał być w trójkącie z pelpliniarzem. Okej, to mogę zrozumieć akurat. No właśnie, jeszcze siwy do tego był, nie? Właśnie. A siwo było, a to każdy oczy mówi, ale to siwy był w tym układzie. Nie, Zuzia mówi, że nie lubi Wojtka. Dlaczego? Nie wiem. Taki miły chłopak. Ja tam osobiście go lubię. Siwy Bajeran, no dokładnie, siwy Bajeran.
on teraz jest zajęty z ciocią. Ciocia? Ciocia z Hiszpanii przyjechała. A czy to jest taka inna ciocia? Nie wiem. Powiem ci, a szczególnie dopytywałem, ale biorąc pod uwagę, że nie ma czasu w ogóle i pisał, że nie będzie go, będzie spędzał czas z ciocią, no to takie mam pewne podejrzenia. Też oczywiście mogę się mylić w tych swoich podejrzeniach, żeby nie było. No ale... Nie wiem, czy dzień dobry na klatce mówił. Na klatce się nigdy z nim nie mijałem. Zuzia, to kiedy zrobisz kolację, kurde? No, ten już tylko o jedzeniu myśli. No to... No widzisz. No bo widzisz, bo zgodniałem, tak? Zastanawiam, czy ja robiłem w tym farmingu? Nie, dobra, robiłem już kukurydzę, ale na live'ach jeszcze nie było kukurydzy na ziarno. No, na tym, na dobrostanie nic nie robiliśmy, nie? Słoneczniki tak, ale kukurydzy nie robiliśmy. No, Zuzia idzie ci robić kolację, no i widzisz, i nastanie pokój na świecie. Tylko mi przynieś. Trochę ci to zajmie, no ale cóż, najwyżej śniadanie będzie. Kupiłeś przyczepę, to przeładunkowo i traktor ci tego nie uciągnął, no tak to bywa. Ciekawa jaka ta ciocia, ale też strach, ale, ale my go obgadujemy teraz brzydko, co? A teraz siwy bajeran cały wejdzie na niebiesko i wszystkich powanuje. Musisz sam przyjść na tą kolację. Daleko. Daleko chodzić mu się nie chce. Prawdziwy facet. Coś się tu przestawiło? To jest serio daleko. Nie mówię, że nie. Ja go nie znam. Kogo nie znasz? Ciebie go bajeranta nie znasz? No jak będziesz oglądał te live'y dalej, to kiedyś go poznasz. Bo pewnie kiedyś nas odwiedzi. Chyba, że go ciocia tak przerobi, że już nie będzie grał w farmingi. Ja pewnie mam najdalej... Ciekawe, ile ta ciocia ma lat. Może ja też bym się tam zauwinął. Nie wiem. Jak wróci siwy, to chyba musisz podpytać. Ty wiesz, jeszcze wiesz, on dojechał do Hiszpanii do niej na kilka tygodni, więc... No właśnie. Może ja też się bym tak zakręcił koło tej cioci i też pojechał sobie na 2-3 tygodnie do Hiszpanii. Pewnie masz tam dalej do was, ale my jesteśmy każdy z innego regionu. Znaczy teraz z Miderkiem tak aż tak daleko nie mamy od siebie, natomiast jeżeli chodzi o cały zespół, to z różnych regionów Polski jesteśmy, więc... Panie, jest piątko półtorej godziny. Nie no, więcej. 2 godziny pewnie. No my teraz za 2 godziny mamy do siebie, nie? No. No teraz, bo wcześniej to pewnie... Dzisiaj pewnie na trochę więcej było. Jak do brata dojeździłem do Bydgoszczy, tam dwie z kawałki no, się... Wiesz, ja do Bydgoszczy mam tak gdzieś 35 minut. No no, ale ja mówię, że jak do Bydgoszczy... Chociaż nie, w sumie to jest piątki. To jest piątki, mam w sumie 15 km. Ty Bieszczady. To Liku jest no. Spod... Może nie jest Bieszczad, ale Liku jest okolic... Oświęcimia, więc to będzie Lichu miał do ciebie najbliżej. Miły bajerant, miły chłopak, no oczywiście, że tak. Tak może cię ma 25 lat. Nie jest miły. Siły bajerant nie jest miły chłopak? Nie. No mnie zdradza. A, dlatego, okej.
Jak można spytać, co ile macie lat? Ja mam dużo. Jestem najlepszy rocznik. Ja też jestem najlepszy rocznik, ale inny nie, niż on. Mój rocznik jest najlepszy. Mój jest najlepszy. Ja to mogę powiedzieć, bo ja się w wieku nie wstydzę, jak ja ty. Ja też się nie wstydzę, przecież nie raz mówię na live. Ja mam ile? Ile ja mam lat? 18, nie? Tak. Nie, 17, hehe. Ja mam 18 plus lat. Ile ty masz lat, hehe, 17? Zapytaj Zuzi, to ci powie, ile mam lat. Zuzia, ile Inerek ma lat? Teraz się wyda. Bo już nie pamiętam, ile jej mówiłem. Białystok od Konności. Gdzie Białystok, jak ty masz do, kurde, do Łowicza bliżej? Ona kłamie. Kłamie? No. Tak bezstrzelnie, czy tylko tak lekko? Bezstrzelnie. Bezczelnie, bo to dużo kilometrów różnicy. Dobra. Tu zrobimy taką niespodziankę Inerkowi i tu się, oto, tu sypiemy się. O. Te przyczepki tego kombajna to się w ogóle nie dają. No, ciężko trafić, nie nawet. Nie no, trafić to ci jest źle, ale... Słucham Zuzanno. Ale... no... Wiesz, już drugi raz bym się nie rozsypał w te przyczepy, nie? Trochę bym tam wysypał, ale... Takie niepewne. Mówił mi jakieś dwa. Inerku, ty masz 2 lata? No. Fajnie. To jesteś ogarnięty jak na 2-latka. Muszę ci to przyznać. Ja mam dosyć prostą datę. Urodzin. Bo wystarczy zawsze od tego roku, co teraz jest. Końcówka odjąć po prostu 1. Czyli 01. No. No jak teraz jest 22, no to wystarczy odjąć 1, czyli 21. Ja też mam bardzo proste. Wystarczy dodać ileś tam lat do tego, które roku teraz jest. No super. 27 to lichu chyba, nie? Mniej więcej. No jakoś tak mówił. Jakoś tak mi się... Nie pamiętam teraz, którą dokładnie raz. A ja mam taki hit, że tak powiem hit... Nie, powiem tego. Hitler? Hitlerowski rocznik, tak. Hitlerowski rocznik. No moja kuzynka się urodziła w urodziny Hitlera. Ale wiesz dlaczego? Nie wiem. A wiesz jaki jest skrót cyfrowy od zawołania nazistów? Nie. A jaka jest 8 litera w alfabecie? Zależy którym. W niemieckim i polskim też. Nie, w polskim to może nie być, w polskim nie być. O. Właśnie, dobra. W niemieckim i angielskim bardziej. A, B, C, D, E, F, G, H. 88? No. Serio? I to jest skrót liczbowy? Tak, 88 to jest... Tak się neonaziści ukrywają często. W Polsce to nie jest popularne, natomiast w Niemczech jest to dosyć popularne, nie? Ciekawe. Jak masz niemiecki nick, to 88 może zarówno oznaczać, wiesz, rocznik, jak i neonazista. O kurwa. 25 lat masz, tak? Tak. 25 lat plus VAT. I dobry VAT, nie taki 23%. Taki tuskowy, nie? Nie no, Tuska 23 było. Nie no, Tusko okradł Polskę, to ma więcej VAT-u. Okej, dobra. Prawo i Sprawiedliwość stosuje niższy VAT jak Tusk. No, zapomniałem. Sorry, zapomniałem jak linia partii idzie, więc musisz mnie zobaczyć. To nie jest wcale tak, że PiS ciągle mówi, że są wysokie podatki przez Tuska, a potem nie zmieniają tych podatków. Tylko dokłada. Czy ten, jak to było w memie, słyszeliśmy, że lubicie niskie podatki, dlatego mamy dla was
dużo niskich nowych podatków. Chcesz, żeby ci tu zasypać? Ale było jeszcze ten. Było jeszcze, chcieliście drogi, to macie drogi. Drogi gaz, drogi prąd. I drogi, wiele innych drogich rzeczy, nie? Martyniuk mi śpiewa to ucho. Bieszczadzka kolejka leśna. Co to jest? Nie wiem, ale może być ciekawe. Ja tam lubię. Dalej bym sobie pooglądał, tylko że po prostu czasu wtedy nie mam. Ale bardzo lubię oglądać filmy takie tam na TTV, nieraz leciało, bo chyba na Polsat Play. Te serie typu Bieszczady i tak dalej. Tak, tak, o różnych miastach i tak dalej. Tak, bardzo przyjemne to jest. Też lubię tę serię. Ja telewizji nie mam za bardzo w domu, ale jak jestem u rodziców i to leci zamiast na przykład kabaretów, to jestem bardzo szczęśliwy, bo tam dużo ciekawostek o różnych miejscach jest, nie? No. Ale nie, ja jeszcze mówię o tych takich filmach Ludzie Bieszcza, coś takiego. Nie myślałem, że czymś, nie wiem. Nie, Ludzie Bieszcza, coś takiego i oni tam, wiesz, normalnie sobie żyją i tam opisują swoje życie Bieszczada. I tam na przykład by górale z Bieszczad, albo jest na przykład gość tam w tej serii był, który na przykład drewno, znaczy węgiel drewnie, węgiel drzewny robił. Oni tam mają takie wielkie kotły i tam palą w tym to drewno. No, bezstronowo je wypalają. Raz chce ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera. Teraz będę miał imprezę 24 września. O. Mój tata ma 50 lat, kurde. Ja w tym roku obchodziliśmy też imprezę mojego taty 60. O. Muszę coś świętować. Jeszcze 5 lat i emeryturka. No. A za Tuska by 7 był. Chociaż znając życie pewnie, zanim dojdzie do tych 65, to już zmienią. Bo nawet w Szkoplandii muszą zmienić. Wiesz, nie oszukujmy się, to podniesienie wieku emerytalnego może było niepopularną decyzją, ale z punktu widzenia demografii było bardzo rozsądną decyzją. Co zrobić? Tak jak mówisz, co zrobić? Możesz przyjść na imbę do mnie. Mówi do Zuzi? Do mnie? No przynajmniej ty też możesz. W sumie, ty nawet byś mógł... Inaczej, twoje przybycie pewnie byłoby bardziej realne, jak jej. No być może, ale tak wiesz, tak szczerze patrząc, to tak trochę dziwnie bym się czuł mimo wszystko, tak? Mówisz? Dziwnie byś się czuł u mnie w domu, na imię? Czy nie, no czy wiesz, jakbym miał ciebie odwiedzić, to spoko, ale wbijać na 50 twojego ojca, którego nie znam. Aha, chodzi ci o 50. Myślałem, że taką imprezę, wiesz, jakaś domuła czy coś. Nie, no to wiesz, to tam jest, powiem ci szczerze, możesz kiedyś coś uda ogarnąć, jak najbardziej, nie mówię, że nie, no ale mnie tak się doszło do tej pięćdziesiątki, to byłoby to. Tylko musimy... Byłoby bardzo dziwne. Musimy zrobić coś blisko Pelplina, wiesz, żeby Czarnecki mógł dojechać. No. Bo on ten, wiesz, mu tam tylko rower zostaje. Kurde, pierdzielony ten pomoc. Dosyp do końca, dosyp. Tak, tylko chciałem tak cofnąć, żeby ładnie pod... Dobra, lecimy! Lecimy na Szczecin! Lecimy do ur. Zwierzę? Nie mam zwierzęcia. Czy mam zwierzę? Nie, ja też nie mam zwierzę. Miałem tak, miałem rybki. Miałem dość duże akwarium z rybkami. Miałem chyba jakieś 6 albo... Nie, 7 lat albo 8 wtedy, jak miałem rybki. Potem rybki mi zdechły. No bo 8-latek tyle rybek to tak niezbyt, nie? No nie, to ja wiesz, że też tam, wiesz, u rodziców w domu to... A zresztą rybki to są takie specyficzne zwierzątka. No są specyficzne, ale wiesz, tak u mnie w domu to były tam swego czasu... No to czasu... ani się tym pobawić, ani nic nie... No, można obserwować tylko... Wiesz, to jak pytałem, to
No niektórzy mają takie pasje, nie, że mogliby oglądać cały dzień rybki. No, jak ja powiem ci, jeszcze rodziców mieszkałem, to tak, to tam jakieś koty się przewijały i jakieś psy no. i swego czasu nawet 3 akwaria w domu były, ale... No, a potem miałem w wieku, ja wiem, chyba od 10 do... Nie, do 13. Czekajcie, już miałem na komunie je. Dobra, za chwilę wracam, opowiadaj o tych rybkach. Od 8 chyba do 12 roku życia miałem króliki, pamiętam, na mięsko. Miałem 50 sztuk nawet. Chowałem. Pamiętam, to był taki mój rekord był, 50 sztuk miałem. A po królikach przyszedł czas na świnkę morską, na Olafa. Tylko że Olaf niestety zdechł bardzo szybko. Prawdopodobnie przez złą dietę. Szkoda go, no. A jakbym miał drugi raz brać świnkę morską, to już bym wiedział, co mam robić, żeby żyła dłużej. O, to lichu, dobrze mówisz. No ogólnie mało o tych świnkach wiedziałem i też w sumie facet, który mi ją sprzedawał. Myślałem, że można w sumie się polegać na nim, ale się okazało, że się nie można polegać na nim. Dobra, jestem. Bo miał tyle wiedzy, co ja o tych świnkach. A pracował w sklepie zoologicznym. Na świnki zeszło. Tak, świnki hodował normalnie. I sprzedawał, ale pracował jeszcze w sklepie zoologicznym. No i ogólnie małą klatkę mi dał. Bardzo małą do tej świnki. No i w sumie drugi raz bym takiego czegoś nie zrobił. A ich właśnie mówi tutaj, że muszą mieć towarzystwo, bo to są, one są stadne. Świnki. No. Czy wiesz, no wiele zwierząt jest stadnych, ale na przykład... Ja go ogórkiem dobiłem. One nie mogą za dużo. Tylko wiesz, na przykład psu ludzkie stado wystarczy, nie? No. A świnką pewnie nie. Nie znam się na świnkach, wstawiam tylko. No bo jednak nie oszukujmy się, psy przy ludziach też się zachowują stadnie, tak? Tylko że no... Tak, lichu, tylko że mój miał takie objawy, że on sobie wpierdzielał ten ogórek, wpierdzielał, nie? I on w ogóle w pewnym momencie, kurde, przyszedł dzień, że on leżał w klatce, nie? I w rogu i w ogóle się, wiesz, nie ruszał ani nic, nie? I my byliśmy teraz zdziwieni, bo on ani nie chciał pić, ani jeść. To była, pamiętam, jeszcze niedziela. No to ja tam szybko ogarnąłem weterynarza, nie? No i pojechałem do tego weterynarza. I też specjalnie pojechałem do takiego, który się zna na tych świnkach morskich, nie? Bo wiesz, są tacy weterynarze, którzy tam się znają na kocie, na psie i nie wiem, ewentualnie kurde poród od krowy odbiorą, nie? No ale to był taki weterynarz, który no znał się na tych wszystkich innych pierdołach domowych, nie? Typu świnki morskie, chomiki i tak dalej. No i pojechaliśmy do niego. No ja w sumie nie mógł stwierdzić, co to świnca jest. No i podał mu jakieś tam witaminy, nie? Na wzmocnienie i tak dalej. I powiedział, że jakby się stan nie poprawił, nie? No to mamy przyjechać na drugi dzień do niego, to tam jakoś inaczej zacznie leczenie. Już nie podać. Tylko, że przyjechaliśmy, minęła dosłownie godzina. I pamiętam, że zjedliśmy obiad. No i wiesz, siostra tam weszła do pokoju, bo wtedy u siostry stała klatka, bo ja byłem uczulony na kurz i nie mogłem mieć ściółki od niego, nie? No. No i stał u siostry, no i już sztywny leżał, nie? I on dużo, nie, on miał 3 lata? Także jak na świnkę morską, to bardzo mało. Nie wiem. Nie wiem, i do dzisiaj nie wiem, czy go kurde... I to dzisiaj nie wiem, czy ona zdechła, bo po prostu dostała te witaminy, czy coś, nie wiem, cokolwiek, czy po prostu zdechła, bo nie wiem. No. Ja mam gekona, patyczaka i kota. O, kot to ja lubię. Ubierzesz ode mnie, czy... No ty widzisz, że już się zaczęłeś wyrabiać w miarę z tym odbiorem. I się to rozładowało w miarę. Hmm.
Dojdziemy do końca, będziemy to czytali, bo tu dużo wiadomości jeszcze przejrzeć, co się pojawiło. Polecam mieć żabki. No ale myślę, że... Nawet 8 lat, w towarzystwo mogę wrócić 8 lat. Siema, no. Ale myślisz, mimo że z samotności, co? Bez dech. Hubert ma 7,5 do słowackiej granicy. O, Tatry, jak ja kocham Tatry czeskie. Słowackie, przepraszam, nie czeskie. Słowackie Tatry, uwielbiam je. Mógł zdechnąć z samotności, okej. Okay. Chyba nie. Myślisz, że zdechnąć są... Święgas, nie wiem, nie znam się, więc nie będę tego komentował. No, z butą żeś na granicę. No tak, 6 km do rady przejść jak najbardziej. Bo nigdzie się nie wysypałem nawet, wyobraź się sobie. No i obiecałem sobie, że kiedyś będę miał psa. I mam nadzieję, że spełnię swoje marzenie. No, no. I nie chciałbym żadnego małego, tylko takiego na przykład... bardzo mi się podobały owczarek berneński. No, berneński są bardzo ładnie. Ładny, mi się podoba strasznie. Kiedyś miałem zajawkę na niemieckiego, ale tak jakoś mi się przejadł. Ja niemiecki bardzo lubię, ale... Ale, bo są bardzo ładne też, ale... Ale ten berneński to jak na razie... Ale tylko wiesz, taki, z takim dużym psem to jest też... wiesz, na przykład mnie szokują ludzie, którzy na przykład paski padli w mieszkaniu 30 metrów. Nie, 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 ja już myślę pod pryzmat tego, żeby, wiesz, miał duże gospodarstwo i tam... Tylko, że wiesz, takiego psa i musisz tak czy siak codziennie wyprowadzać, nie? Nawet jak masz duże gospodarstwo. Wiem. Nie, bo na przykład nie wszyscy sobie zdają sprawę, nie? I na przykład ja też nie miałem tego świadomości, jakieś dziadkowie tam, nazwijmy to, resztki mieli gospodarstwo, to też pies był. Wiesz, z tym piesem wychodził ktoś tam raz od Wielkiego Dzwonu, czy tam od Wielkiego Święta na spacery i wszyscy się wkurzali, czemu on wiecznie dołki kopie. To ja później dopiero oglądając jakiś tam program o zwierzętach, dowiedziałem się, że psy, które są takie podwórkowe, tam nazwijmy to, nie? One po prostu, jeżeli, nawet jak one miały hektar obszaru, to one w ciągu kilku tygodni wszystko obwąchają i zaczynają się nudzić. I one dlatego zaczynają bardzo intensywnie kopać z nudów, no bo one szukają jakiejś rozrywki. No, rozumiem. Bo tak to wiesz, zaczynają przekopywać ziemię, więc bo dla psów najważniejszym bodźcem, jeżeli chodzi o naukę i ciekawość, jest zapach. No. I dlatego na przykład psa powinno się wyprowadzać, na przykład jak masz psa, wiadomo, że nie jesteś w stanie, nie wiadomo ile ścieżek mu zapewnić, ale nie powinieneś codziennie z nim chodzić tą samą ścieżką, tylko za każdym razem powinieneś go inaczej wyprowadzać na spacer. Bo on się nie nudził. Żeby on, wiesz, tworzył sobie ciągle nowe ścieżki zapachowe. No, a co do Labradora, na przykład mój stryj miał Labradora, ale znowu Labradory mają to do siebie, że one mają strasznie słabe stawy. I ten pies po prostu pod koniec, jak już się robił stary, to on praktycznie ledwo co chodził, nie? Bo miał stawy strasznie zrypane. No mimo to, że wiesz, był pod opieką weterynarza ciągle i wiesz, karma i tak dalej była dobra. No bo to też ma znaczenie. To też nie było, nie miałem powiadomień na Discordzie, spoko Norbi. Po prostu tak cieszę się, że wróciłeś. Normalne, że mogłeś nie mieć czasu. Jeśli chodzi o psa, to na pewno bym nie chciał żadnego małego. Mnie to takie dżetynki, kunderki nie interesują. No, spoko. Podhalański też jest fajny, tylko że on jest znowu bardzo duży. No, a na przykład taki husky, nie? Takiemu huskiemu musiał... Husky ciężko, bo kurde... Huskiemu musisz zapewnić około kilkunastu kilometrów dziennie spaceru, nie? Żeby on się nie nudził. Tak. I do tego musisz mieć raz, żeby mu dać zapewnić intensywne spacery takie, wiesz, żeby dużo chodził. A do tego jeszcze musisz zapewnić spacery takie, żeby mu miał czas powąchać. No. Więc takiemu huskiemu trzeba bardzo, bardzo dużo czasu poświęcić, a później ludzie to w bloku trzymają. Biedny pies. No, to nie jest wina psa, że on później męczy, wyje... i nie wiadomo, co robi. On jest zaniedbany po prostu, on się nudzi. Husky tak, husky musi dużo biegać, ale też musisz mu zapewnić takie spokojne spacery. Nie możesz go tylko przegonić przez raz, żeby wybiegał się, ale musisz też mu dać takie spacery, gdzie on będzie sobie mógł spokojnie obwąchać wszystko jak leci.
Dla mnie w ogóle największą głupotą jest branża przykład takiego Kaukaza, nie? No tak może być, no jedno wszystko, czy w ogóle się na rasach nie znam, po prostu gdzieś tam trochę, gdzieś tam od swego czasu tam radio Poznań były bardzo fajne to jest jeden z największych psów na świecie. To o czym mówisz? Kaukaz. Kaukaz, okej. I z nim jest taki problem, że jak on musi mieć stanowczego właściciela, nie? Bo jak będziesz mu dawał... Narobię dzięki za 5 zł i szeroką twarz o uśmiechniętym, czy jak to tam przeczytał, ten. Dzięki bardzo, no. Bo jak będziesz taki łagodny dla niego, nie? To on potem, kurde, on potem będzie sobie nic nie robił z tego. No tak mówię, hierarchię będzie próbował zmienić w stadzie. Tak, ale to jest, jest bardzo często u wielu psów, większych szczególnie, bo te małe to wiadomo łatwo dosyć zdominować. Często one się też potrafią mścić wtedy. Natomiast u wielu psów zauważ, że jak jest większy pies, to często jest tak, że on ma tylko jednej osoby słucha. No tak, tylko problem on, w tym, że... Bo on wybiera, kto jest samcem alfa jego zdaniem w stadzie. I reszta okej, okay, tam będzie z nimi współdziałał, ale realnie będzie słuchał tylko jednej osoby, nie? No, to jest jego natura, że on wiesz, jest silny, jest zdolny do walki, tak? I on sobie po prostu w hierarchii się ustawi, będzie chciał się ustawić za samcem alfa. Gratuluję mu płeć, to jest niewielka różnica, ale to zazwyczaj, nie oszukujmy się, zazwyczaj w takim domu wtedy jest... Jest się zazwyczaj, chociaż znam przypadki inne, ale zazwyczaj to jednak się tam, nie wiem, ojca rodziny najbardziej boi, nie? Ja pamiętam jak nasz pies tam jeszcze jak dziadkowie żyli i tam psa mieli. To wiesz, to tam wszyscy dla Dina to byli okej, okay, nie? Ale jak się pojawiał dziadek, to ten nic, nikt inny poza dziadkiem na tego psa nie istniał, nie? On, wiesz, dziadek go bardzo rzadko głaskał, bo on tak był wychowywany, że wiesz, to pies to był też trochę narzędzie, jak inne zwierzęta. Nie ma co się dziwić. I wiesz, i on tego psa głaskał bardzo, ale to bardzo rzadko. Zdarzyło mu się, ale bardzo rzadko to robił. Pewnie więc, wiesz, ja pierdol dostał. Dokładnie, więc jak ten pies, wiesz, dziadek wykazywał zainteresowanie, no to ten pies był po prostu, wiesz... Nie był wzięty, no bo dlatego psa po prostu on był, dziadek był przywódcą stada i koniec, nie? Z nami się mógł bawić, z nami mógł wszystko robić, ale najważniejszy był przywódca stada i pochwała od niego, bo po prostu czymś, co ten pies po prostu aż podwórka ogonem mógł zamieść. Tak, zgadzam się, małe dziady są wredne, a Lichut mówi, że do psów się pewnie odnosi. Małe dziewczyny też są wredne. Mój sąsiad ma owczarkę kaukaskiego i moja prababcia. No spoko. Spadam na chwilę. No spoko, może jeszcze zdążysz wrócić, może jeszcze coś się będzie działo. Zobaczymy, jeszcze trochę pociągniemy, ale już jest taka godzina, że powoli zbliżamy się do końca. Jedź, no, jedź. No ale gdzie mam jechać? Nie wiem, obojętnie. To i tak jeszcze... O, nie dopełniłem wszystkiego. No właśnie, miałem nadzieję, że dopełniłem. Dobra, tylko jedziemy tu i tamtą, proszę. No tu już... Ale jeszcze mi kontraktu nie mamy, a już niewiele pola zostało. Miałem nadzieję, że tego ziarna trochę zostanie, a to tak widzę kiepsko z tym będzie. No teraz jest wyliczone tak. Nie jest tak dobrze jak poprzedni. No, 96. Być może to, co wywieziesz, to już będzie koniec. Możliwe, że następne przyczepy zostaną dla nas. No spoko, Krystian. Dzięki za odwiedziny. Pozdro dla ciebie. Kupę do ukraińskiej granicy ma 31, czyli do... Słowacji masz 7 czy tam 6, teraz nie pamiętam, i do Ukrainy 31, no to
rzeczywiście kraniec Polski. Jednak mieszkanie w centralnej Polsce nawet fajne jest. Znaczy ja takiej centralnej nie mieszkam, też, ale... No też, no nie jest taka, no ale, ale bardziej centralna niż jakieś... no takie... Kraniec, nie? Kraniec, tak, no. Wiesz, bo centralna Polska to tak naprawdę Łódź, nie? No tak. Takie jest najbardziej centralna okolica Polski. Tak, wszędzie masz mniej więcej tyle samo kilometrów. Wiadomo, że tam granica nie jest idealnie okrągła, więc... Trochę dalej, tu trochę bliżej, ale tak, tak to Łódź jest tak mniej więcej po środku. No jak pięknie, ale no Hubert wierzę, że pięknie. No, góry są przepiękne, bardzo lubię góry. I lubię spędzać czas w górach, jak mam taką możliwość. Więc... Nie ma Space Shiba, to masz fazę. To dobrze. Znaczy nie wiem, czy to jest dobrze, czy masz. To jest dobrze, że ma fazę, czy źle, że ma fazę. Gastrofazę. Jak sądzicie? Był taki kebab. Gastrofazę. Jak sama nazwa wskazuje. Wiadomo, po czym był zalecany. Tak. No ale jest też taki kanał na YouTubie Astrofaza. Wiadomo też do czego nawiązuje, nie? Klejkę bieszczadzką masz za free, no to spoko. Ogólnie może cię zasmucić, bo chyba każdy kurde ciągnik będzie pod tą górę tak przystawał. Będzie, będzie. Chyba, że bardzo małymi przyczepami, to wtedy będzie trochę mniej przystawał. Nie, ja to będzie... Tylko wiesz... Wiesz, jak on zwolni do 8-9 na godzinę, to jest ludzi. Gorzej jak zwalnia do 1, nie? To jest problem. No ten wariant chyba jest trochę mało dociążony, tak mi się zdaje. Być może, jakby miał obciążnik z przodu, być może by trochę lepiej. Bo on chce iść, ale nie może. No, on wiesz co, te przyczepy są niewiele większe od tych, co klas ciągnie, a on zwalnia dużo mocniej niż klas. Więc tak może być. No ale wiesz, nie było obciążnika w zestawie, więc... Ale za to Mariusz Pudzianowski raz dwa wciąga go na górę. Tylko jak dojedziesz tam, to nie sprzedawaj. Mam już 98% misji. Pytanie, czy samo skoszenie nie wystarczy. Do zaliczenia misji, wiesz? Myślisz? Może być, więc... Tu jeszcze kawałek został. To wiesz, zostawić tamten. Warto zostawić, jak podjedziesz, to zostawić, w razie czego cofnie po prostu. Na gospostym. Zresztą w razie czego się po prostu skosi i z drugiej misji się sprzeda, jak będzie tam stało, nie? I tyle trzeba. Ale wydaje mi się, że warto spróbować, no. Może wystarczyć sama misja. No jednak jak trochę chociaż zostanie za te pieniądze, to warto spróbować. Dwa przyjazdy tam trochę, no może trochę zabraknąć, ale to lepiej podsypać, wiesz, tak... O, przesunął mi się przejazd. Nie wiedzieć czemu. Jeszcze teraz jeszcze drugą stronę totalnie przesunął. Zostanie mini-mija. Nie myli z mini-majkiem. A, dobra, już wiem skąd pamiętam mini-mija jak będzie, bo... Pracownik przez jakiś czas jeździł, nie? I on pewnie trochę węziej kosił niż Jakosza. No puściłeś sam pracownika na tym kombajnie. I by to poprawił? No, patrz, znowu uciekło. A nie, dobra, zaraz mi się kombi nastawi. Co by poprawił?
Znaczy, myślisz, żeby zmienił? Nie, on nie, nie, on nie, nie, on wcześniej jeździł, tylko on, jak mieliśmy jeździć na 9.1 na GPS, on to pewnie 8,9 na przykład głosił, albo 9 metrów. I wiesz, aha. I kawałek po kawałku, no ale wiesz, i później zostaje, nie, mały fragment, bo całe pole było na jeden GPS dostosowane, nie? Nie wyobrażasz sobie życie z świadomością, że nikt poza rodziną kilku kolegów nie wie o tym istnieniu. To takie normalne życie tak naprawdę. Dla większości ludzi, dla mnie tak naprawdę też. Jesteśmy tylko atomem w wielkim kosmosie. No, czyli to raczej grupą atomów, ale... ale coś to nie jest. Powiem tyle, myśmy, kurde... miziarkiem piasku w tym wszystkim. Czy wiesz, biorąc pod uwagę, co mówi na przykład chyba się uda wziąć wszystko, doktor Dragan, to nie, jednak zostanie nijak. To tak naprawdę nawet nie wiemy, czy my podlegamy, to profesor już Dragan faktycznie, czy nie podlegamy efektom kwantowym. Ciekawe. To akurat... Nie, wiem tyle, że jak zobaczyłem to zdjęcie z tego teleskopu, nie? Mhm. To powiem ci, że to wygląda, kurde... O, wow, wow. No, są piękne, są widry. Każdy jest taki sam, a i tak każdy się wróci. No nie, nie, tu się nie zgodzę, nie każdy jest taki sam. Wszyscy są dosyć podobni, ale na pewno nie każdy jest taki sam. No, na pewno nie każdy nie jest taki sam. A że każdy się chce wyróżnić, no to nasza normalna ludzka natura, że chcemy się wyróżniać. Chociaż uważam, że nie wszyscy chcą się wyróżniać. Czy wiesz, to możesz nie chcesz się wyróżnić taki... Ale myślę, że każdy chce mieć swój styl, że tak powiem. No to wiesz, to w jaki sposób się wyróżnić? Jedni się będą chcieli wyróżnić po to, żeby mieć słabe, inni w mniejszej grupie, tak? No... Myślę, że samo skuszenie nie wystarczy, trzeba będzie zabić. Jeszcze po drugiej stronie to zostało. Znaczy trochę będzie trzeba wysypać, ale wiesz, im mniej, tym lepiej. To nie jest tak, że działa tylko na wysypywaniu? Nie, nie, nie. Nie jest trawa. Trawa, tylko skuszenie z trawą tak jest, natomiast... No ale tak, tu jednak za mało zostało, nie? Siema, Kuba do nas wrócił. Martyniek mi śpiewa. A Zosie wąż ugryzł, ale taki ogrodowy? Jak on z Zosie? Nie wiem, no Zosia napisała. Co to jest Zosia? Podejrzewam, że Zuzia. Teraz się nazywa Zosia. Czemu Zosia, lol? Nie wiem, bo wcześniej... Ja, Iner, co ty mnie pytasz? Aha. Więc, znaczy ktoś, kto ciebie zna, no... Mnie nie pytaj, kto. Nie znam Zosi. Zuzię znam, kilka Zuzi znam. Ale wątpię, która z nich ogląda tego live'a. Nie wiem. Nie pytaj. Mijaka zostawiłeś. Jakiego mini Mijaka, co? Najwyżej poprawi na koniec. Tak przypomniało mi się, że tam był taki... Wow. Jedną z Zuzię znasz? Spoko, Hubert. No tak, ale myślałem, że wskoczy, ale to chyba trochę za duże pole, żeby taki fragment skoczył o 2%, nie? A to by tak kosił z anarchią. Tak, żeby nie ugniatać oczywiście. Jakby się tymi gąsienicami wspierał podczas zawracania, to w ogóle by się w miejscu praktycznie mógł obrócić ten kombaj, ale niestety tak nie ma. To nie w grze. No, dobrze obstawialiśmy, że to Zuzia tylko zmieniła. Ale po co? Ja mój go XinerPL! Już ma bardzo długo. Ale mój nick ewoluował. Ewoluował. Mój był XXinerPL. Wtedy była moda na to, że trzeba mieć końcówkę PL, bo jest się Polakiem.
skąd się w ogóle wzięło Inner? Szczerze? Nie pamiętam już, jaka była geneza tego. Wiem tylko tyle, że długo nad nią myślałem, co wybrać. To była prawdopodobnie zlepka jakichś pewnie dwóch albo iluś słów. Tylko że potem jak trochę dorosłem, czyli jakiś wieku, nie wiem, 14, może 15 lat. Dorosłem w sensie... No, to ksywę. Rozumiesz. To usunąłem sobie X-y, bo stwierdziłem, że strasznie trudno wymawiać mój nick. No tak. Bo ja swój nick przeczytałem jako X-iner. A jak ktoś... X-iner nowy... pewnie, albo coś w tym stylu. X-iner albo, nie wiem, jakoś... Ja bym na złości przeczytał X-iner. X-iner. No, jakby jeszcze się tak nazywało, nie? To by musiało być X-iner, nie? No. Ale ja się nazywałem tak. XXiner, nie? No ja wiem, nie wiem. No nie wiem skąd tak pokrzywa, nie? Skąd tego ksywa, nie wiadomo. Dobra, idź tam, możesz to chyba sprzedać, ale jak będzie się koniec, to zatrzymaj, bo jednak trochę tego ziarna będzie. No i potem miałem taki nick, miałem inner.pl. Nadal byłem Polakiem, ale nie miałem XXiner. No i potem, gdzie się dało, zmieniłem na inner. Okej. Okay. Czekaj, bo nie musiałeś przestawiać tych, sprzedać tamtych, tyle, żeby mi się zaliczyć. To by mógł dobrze mój nick. Może być WSZ, MSZ, może być Szmszy i może być wiele innych kombinacji. No i Zuzia jest z powrotem Zuzią. Może być super partia. I tak wiesz, sprzedaj tylko, byleby tam misję zaliczyć, ale nie odbierajmy jej jeszcze, bo jeszcze musimy drugie pole skosić. Ciekawe, czy jest na tyle szeroko, żebym ja przejechał bez wózka, bo bym chętnie to zrobił. No toś dużo weźmie. Ty, bo ty sypiesz 98%. Ty już sypiesz? No. Czy... Nie zmieszczę się tędy, okej. No niedobrze. Coś jest nie tak. Bardzo niedobrze, bo wysypałem 99. Już jest. O, chłopie, to zdążymy i nie zarobimy na tym kontrakcie. No dobra, no ale bo trochę zabawy. Źle, dwa nawet dobrze. O! Ale zostały te przyczepy chociaż na polu, no dobra. No i mam jeszcze 12 u siebie. No dobra, to warto to zbierać. Znaczy, w sumie zostaw to, bo ja podejrzewam, że całe pole w zbiornik zmieszczę i tyle będzie, nie? Więc trzeba tylko po prostu naszym ciągnikiem podjechać i odebrać to ode mnie. Ty, ale w sumie... A gdybym ja zostawił tego... Czekaj... A gdybym ja zostawił tego... Fenda już... No to mówię, zostaw go na razie w sklepie, bo prawdopodobnie tam wyjdzie tyle, żeby zaliczyć misję, nie? No a jak zacznę teraz... Nie, dopóki ja nie zacząłem kosić, to nie zacznie zaliczyć misji, prawdopodobnie. Aha. To poprawi względem 19, nie? A wiesz, a nawet jak zaczniesz sypać, to bardziej się opłaca, żebym ja skosił, bo więcej procentów naleci na koszeniu, nie? Mhm. No ale tym kuwaniem tutaj to w miarę szybko powinno polecieć. Za szybko opuściłem, już się tam pluje gra. Co wiesz, to tycie pole. Mówię, bo nie trzeba, możesz podjechać tu od razu jakimś, ale naszym sprzętem i odebrać to. Drewno? Nie wiem, co to jest drewno. Wiem, co to jest drzewo, więc to jest drewno, ale co to jest drewno, to nie wiem. Ja podejrzewam, wiesz, w ten kombajn zmieszczę wszystko bez problemu, ale no. Gdzie ty kosisz to? Na jedynce.
O dobra, to nie widziałem. Bo na jeszcze jest nabożenie na 23, ale to tam już wiesz. Bo bawełny nie brałem, bo to bez sensu. Jakby były na jakimś dużym polu, byłaby bawełna, to jeszcze by się pewnie na tym zarobiło, a tak to nie szukajmy się. I zbiór plonów na 42 to też mnie jakoś nie przekonało. Ale wbrew pozorom no, trochę było roboty, ale jak zostało na tych, nie wiem ile zostało na tych szczepach łącznie, z 30 tysięcy tej kukurydzy zostało, czy nie? Nie wiem, może? No to będzie prawie 30 tysięcy dodatkowo, to nie jest źle. Oczywiście jak się sprzeda po dobrej cenie, nie po aktualnej. No nara. Dzięki za odwiedziny. A drzewno, miasto przy drzewie, okej. Okay. No. Nie słyszałem. No wiesz, to wiesz, to pole to jest tam pikuś, nie? O, samego koszenia już jest 20%, nie? Ja jeszcze pola dobrze nie objechałem dookoła. Nic, nie rozumiem nic, ale Buja Inner kazał mi wysłać serduszko na czasie. Na jakim czasie serduszko kazał ci wysłać? Coś z tym GPS-em jest nie tak. No dobra, już go poprawiamy. Cześć, co zrobiło nasze zajebiste państwo polskie? Nie wiem. Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Były te wnioski o tam zwrot pieniędzy za nawozy, nie? No. Tam 500 zł od hektara. I wyobraź sobie, że najpierw postanowili, że wyślą pieniądze tym mniejszym gospodarzom, nie? Bo wiadomo, ci więksi tak na nich nie zagłosują już. Mhm. Bo się przejechali na nich. To zostali jeszcze ci mniejsi, którzy wiesz tam może się ucieszą, nie? Jak dostałem parę stówek. No. No i oczywiście wystawili decyzję, prawdopodobnie 27 lipca. No. I do dzisiaj nie przysłali pieniędzy za to. Aha. A wiesz skąd się dowiedziałem, że dostanę te pieniądze? Nie. Nie dlatego, że dostałem decyzję, bo jej nie dostałem jeszcze. No. Tylko stąd, że wypełniałem wniosek o zwrot akcyzy za paliwo. Aha. Tam masz 110 zł od hektara zawsze, nie? No, no, no. I wyobraź sobie, że musiałem tam takie jest... takie jakby... Czekaj chwilę, dobra. Dzięki Hubert za odwiedziny. No, na razie. No, na razie. Wygodnej nocy. Tam jest taki punkt, że musisz tam podać, jakieś tam brałeś środki z Unii Europejskiej, nie? Mm. No ja sobie wszedłem na taką wyszukiwarkę, gdzie tam zawsze sobie sprawdzam, czy brałem. I się okazało, że wziąłem. Nawet nie wiedziałem o tym. Aha. Ale pieniędzy dalej nie mam na koncie. Muzyk, ja nie wiem, czy miałeś iść spać, ale mówiłeś, że serduszko wyśleć na czasie, a serduszko na czasie nie zobaczyłem. Więc jest mi smutno. Jestem zawiedziony. Zaczynasz się nudzić? Dostałeś przyspieszenia? Mogę jeszcze raz spróbować? No, spróbować możesz, w sumie tu nie poniszczysz rejeczego pola, nie? To gorzej wychodzi niż... Jakby się dało równo biec, to może byłoby to sensem, nie? Ale... Jak farming tu... Z jaką prędkością byś nie kosił, to i tak wszystko przerobi, nie?
O, spojrzcie najpierw wysłał serduszko, teraz Zuzia wysłała serduszka. Aha, a inne chce tylko od Zuzi. Ja myślałem, że tą serduszka dla mnie. Teraz się czuję oszukany. Oszukali mnie banda złodziei. Oszukali mnie banda złodziei decydentów. Elektryka, jakby wysokich napięć. Tak. Tak, snapper. Tylko raz się myli. No, elektryk wysokich napięć też może się raz pomylić, a dobrze. Niestety. To jak, panie, to jak saper, tylko raz się myli. Jo. On ta pała też jest. Dziękuję bardzo, Zuzia, za serduszko. Taka z dupy znika. Takiego powiedzenia to nie znam. Znam inne, ale jest trochę nieprawdziwe, czyli elektryka prąd nie tyka. Mało z prawdą ma wspólnego, niestety. O, i zaraz Philipson też serduszko wysłał. Dziękuję bardzo. Ale ten GPS miałem byle jak ustawiony, ale dobra, nieważne. Nie, czekaj, teraz nie wezmę tego tamtego całego. Teraz wezmę. Stoi pociąg na stacji. A spamujcie serduszka mnie, co mnie to tam? Za takie spamy raczej banów nie będzie. Chyba, że jakiś zazdrosny moderator się raczej. Czy ty wiesz? Hej, czy wy wiecie, nie macie władzy na świecie? Hej, czy wy wiecie, nie wasza władza na świecie? Tak mi się kojarzy z hej, czy wy wiecie, czy tam hej, czy wiesz? Dobra. Tam 12 tysięcy tam zostało tylko, tak? Na tamtej przyczepie. No. Może to sprzedawać, ale kuźwa nie wystarczy. Jak ktoś czuje. Tu mam prawie cały kombajn, 16 tysięcy już, nie? No Philipson, ale tam... Jakbyś się z kimś wymieniał, to nie będzie przesadny spam, ale dziękuję za 3 serduszka. No to możesz zacząć sprzedawać tam, nie? Już. No 17500 wyszło z tego pola. Kurwa, się nie może zdecydować co zrobić, ale dobra, już wiem. Wiem, czy z tego pola trochę mniej będzie. Wow! Co jest? Co? Nie, wjechał mi kombajn. Pomysł na biznes. Wysyłanie serduszek ludziom na live'ach. Tam wszystko wysłałeś, nie? No. Się zabrakło bardzo niewiele. Inner. 1 zł. Czerwone serce, 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 rozstrzelaje się znowu z tymi imotkankami. Czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce. Od Innera dla Zuzi. Nie obie 22. Powiedziałem, że będzie do 22 albo trochę dłużej, ale wiedziałem, że to się tak. Gdyż jakbym założył, że będzie do 23, to by było do 24, a tak to... Czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce.
serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, twarz z gestem przytulania, czerwone serce, twarz z gestem przytulania, czerwone serce, uśmiechnięta buźka z sercami, czerwone teraz serce, uśmiechnięta buźka z sercami, czerwone serce, uśmiechnięta buźka z sercami, czerwone serce, twarz z gestem przytulania, sercami, czerwone serce, uśmiechnięta buźka z sercami, uśmiechnięta buźka z sercami, czerwone serce, tam czymś pojechałeś, czy z Kukurydzą, czy? Czerwone serce, uśmiechnięta buźka z sercami, czerwone serce, wiesz co, zawiozę chyba tą jedną przyczepę tam, czy nie? A czy wiesz, tam sercami, można jechać z jedną, żeby szybciej jechać, jak najbardziej. Sercami, czerwone, serce, tylko nie wysypuj całej, bo szkoda, bo mamy... Przecież nie wiesz co? Bo mam to będzie zabić dwie, bo nie wiem, czy starczy, bo 95%, tak? No ale 90% z całej misji. Tam parę tysięcy tam się brakuje. A, bo tam jest mniejsze pole, dobra. Tak, to było malutkie pole. Pole samo dało 17,5 tysiąca. A zawiozłeś 12, tam będzie brakowało z 3-4 tysięcy, prawdopodobnie, nie? No dobra, to wezmę, spakuję to już tutaj do silosu, niech sobie siedzi. Jest tu jeszcze cały czas czyta. Nerwuje cię to też. Kiedy? Jest, w końcu skończyło. To jest maksymalna ilość znaków, jaką można wysłać, czy jak to jest? No. Tylko że wejść nie... W tekście to by chwilę było, nie? A przy tym... Jak ona wczyta, wiesz, tak jak mówisz, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce. Uśmiechnięta buźka, ble, 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 nie? Kinder nigdy więcej. Możesz pomarzyć, bo to już nie jest pierwszy raz, jak to Kinder wysyłał. Czerwona buźka. Takie coś jest złe, no też tak uważam, że takie coś jest złe. Czekaj, bo mi gdzieś spierdoliło. Czy ty wjedziesz coś na farmę? Wjedziesz, nie? Tak, ja jadę. Ile ty masz w tym klasie? 12,5 tysiąca. To wiesz co? Nie widziałem, że tu jesteś. To odczepię tą przyczepę. Zabiorę ją tam sobie, bo w sumie pojadę dwoma. O, jeźdź po to je rozczepiasz, nie? I tak wiesz, mówię, sprzedaj tylko ile trzeba i resztę trzeba zwrócić, bo trochę szkoda, to będą pieniądze jednak. O, jak, co, jak mam nie robić? O co chodzi? W sensie sprzedaj... Aha, nie rób... takich wiadomości im chodzi pewnie. Aha. Będę robił, co? No cóż... Niestety nie jestem w stanie mu tego zabronić. Jak Paweł mnie zablokował, to mogę robić. No, Marian też, czerwone serce, 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 czerwone serce. Dobra, tu. 96. Dobra, na wszelki wypadek poczekam, aż to zawiedzisz z odbiorem. Landhandel. Landhandel. Ktoś wiesz, że zrobiła kanapkę z pasztetem? No, reklama była z pasztetem, zajebisty. Pasztet zajebisty, wpierdolaj. A teraz ci Zuzia mówi, że nie zrobić kanapki. On ci tyle serc wysłał, a temu nie zrobić kanapki? Oj, Zuzia, nieładnie, nieładnie. Dlaczego? Teraz piszę do głowy, czy to jest jakaś znajdźka? Chcę kanapkę. Mam znajdźkę kolejną. Ja chcę kanapkę. A jak one wyglądają? Uch. O kurwa. Znaczy, o ja pierdziule. Jak te znajdźki wyglądają? Jak na oryginalnej mapie. To są takie zabawki? Nie, cartridge'a. Jak na tym. Aha, takie te dyski, takie śmieszne. No. Dobra, ale to była dobra znajdźka. Wszystkie, które do tej pory znalazłem, były po 50 tysięcy, a to 250 tysięcy. No nie powiem, coś mi się zdarza, chyba nowy nabytek wpadł. Nie, kredyt spłacę. No. No ale to wiesz, ale to jest dotaczne z tym, tak? No. Wiesz, teraz ze sprzedaży żniw, wszystko, co sprzedamy na żniwach,
będzie już na czysto, a nie na spłatę kredytu, nie? No. Więc. Taka różnica. No to jest duża różnica, bo my tu będziemy mieli jeszcze z tą kukurydzą. No, z 300 tysięcy wpadnie z tych zbiorów. Chłopca se poszedł dookoła i nas. Znajdźkę. Siema, Kulbik. Ale przyszedłeś na samą końcówkę. Jeszcze tu patrzę, czy tu jeszcze, ale raczej drugiej znajdźki w tej okolicy nie ma. Ergis Pneus, nie. No dobra. Zobaczmy tylko, bo ty zwiedziesz tą. Aha, jeszcze misję do odebrania, nie? No. Dobra, to jeszcze tyle wytrzymamy. No dawno ci nie było, Kulbik, ale trafiłeś na samą końcówkę, nie będę ci kłamał. My mamy 84 tysiące na koncie? Tak! No znajdźka była 250 tysięcy, nie? A jeszcze zarobimy parę groszy na tych misjach. Tam 20 tysięcy gdzieś. Jeszcze jeden. Jeszcze to nawożenie wpadnie. No elegancko, no będziemy myśleć, co trzeba kupić. Czy na pewno trzeba ten sprzęt już do sadownictwa, do końca kupić pola, nie? Żeby już zacząć to sadownictwo pójść tak konkretnie. No ale to i tak dostanie chyba trochę pieniędzy, nie? Dobra, wysyp to. Co tu jest? Tych czczepa. Bo chcę, jestem ciekaw, ile zostanie tego. Z tamtego drugiego pola to tam jakieś resztki zostały, nie oszukujmy się, nie? Samo było niewielkie. Ile tej kukurydzy mamy w takim razie? 36 tysięcy, no to... To jest 33, pewnie 33 to było z tamtego dużego pola. No to pod 50 dodatkowe 33 tysiące, no roboty było, nie powiem. Ale z drugiej strony fajna akcja, bo to kuszenie kukurydzy, a nie... Znowuż to samo, nie? Więc dobra, ja jeszcze odbieram sobie misyjki. Odbierz. I odbierz. I mamy 105 tysięcy na koncie. Dobra. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, to jest jeszcze ostatnia okazja, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli ktoś tam tego... A gdzieś ty mi wysłałeś tego pracownika? On chyba miał wrócić na farmę, nie wiem czy wrócił, czy nie. No nie, bo go sprzedałem, bo jak był pusty, tak? On był pusty. Aha. No był pusty, tak? Sprzedałeś z nim wszystko. No. No bo to co za różnica, bo on był wypożyczony, nie? Londyni? Nie. Dobra, nieważne. W każdym razie kończę. Dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, to tak jak mówiłem, ostatnia szansa na zostawienie łapki w górę. A teraz, czekaj, zgrał ze mną Jan Paweł II Rolnik, czyli Iner. Ciebie. I ja teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Cześć.